Hello there, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamku z omówieniem Bad Batch, odcinek 8. Witam, witam. I nie włączyłem voice mode'a, chwila. Wszystko przygotowane, ale voice mode'a nie włączyłem. Muzyczkę zaraz też włączę, bo o niej też zapomniałem. Rekker, to Dawid Hechu. Hello there. Witam. Robinek. Hello there. Witam. Muzyka teraz. Cały czas ta sama. Muszę pobrać inne. Nie mam czasu na to. Nie ma to jak pokazać wętro z zwiastunia, teraz ukrywać to z kimś się kontakt... No... Do tego dojdziemy, ale jeżeli to jest faktycznie wętro, to jest dziwne rozwiązanie, ale myślę, że... Jestem w stanie stwierdzić, dlaczego tak się stało, ale to jak dojdziemy do tej sceny, to pogadamy o tym. Jan, Sony, witam. Hello there. Witam, witam. Dobra. Czy jeszcze o czymś zapomniałem? Właśnie włączony, muzyka włączona. Zapasowy router podpięty, jakby mi internet znowu rebelianci mieli ukraść. Wszystko jest. Dobra, mam nadzieję w każdym razie. Imperialny, witam. Hello there. No, na razie Ventress zguruje w bankiecie. To jest chyba najbardziej logicznym wyborem, tak mi się wydaje. Wolfa nie ma w tym odcinku. Stoicie za nim murem, kiedy on jest. Nie ma Wolfa, nie ma muru. Right. Tak, wszystko mam, dobra. Ostatni przegląd przed pójściem w temat, ale tak, wszystko mam raczej. Nawet obrazki znowu przygotowałem. Podmieniłem... Jak będziemy kończyć streama, to podmieniłem, a cóż, w sensie usprawniłem, dodałem coś do grafiki z opowieścią Dartha Plagueisa. Więc no. Wolf to postać, z którą fanek się kontaktuje. Raczej nie. Fanek sama mówiła, że ona się nie babrała w te polowanie na tych... Osoby z dużą ilością midichlorianów. Więc ona raczej z górą Tantis nie ma nic wspólnego, raczej w ogóle z Imperium nie ma nic wspólnego. Jedyne co w pierwszym sezonie polowała na Omega, to tylko dlatego, że Nala Se chciała, żeby Omega była bezpieczna. I to jest wszystko. Mój głos albo na Bobę, albo na Baris, lub osobę z nimi powiązaną. A Baris też może być ciekawy. Nie mówię, nie. Tylko pytanie, czy oni faktycznie będą chcieli kiedykolwiek przywrócić tą Baris Ophi, czy jednak zrobią z niej jedną wielką tajemnicę, co się z nią stało i nigdy tego nie wyjaśnią. Kelleran. Znaczy powiem tak. Jeżeli to będzie jakaś postać, o której w ogóle nie myślimy w tym momencie, czy myślimy tak właśnie pod tym względem, że ewentualnie ten, ewentualnie ta, to spoko, bo to będzie dobre zaskoczenie. Więc to im wyjdzie. Jeżeli to faktycznie będzie Ventress na przykład, co myślę, że większość z nas obstawia, no to żadnego zaskoczenia tu raczej nie będzie. No. Żadnego... Żadnych jakichś emocji... Pokazanie jej na ekranie już teraz serialu raczej to nie zbudzi, skoro pokazali ją w zwiastunie. Ale jeżeli faktycznie będzie to ktoś z Clone Warsów, którego wcześniej nie widzieliśmy w Bad Batch, poza Clone Warsami nawet jakieś postacie, które wejdą do animacji, o których byśmy nie pomyśleli nawet, no to byłoby spoko zaskoczenie. Dlatego oni zmodulowali ten głos pod koniec, żeby nie było wiadomo, kto to mówi. Chociaż mimo wszystko każde przesłanki idą w kierunku Ventress.
Aktorka głosowa Baris potwierdziła, że są plany. Wiesz, w Star Warsach od kilku lat jest tak, że plany są zawsze. Planów jest dużo, plany są zawsze. 90% z tych planów nie wypala. Cad Bane i Boba mają akurat najmniej sensu. Bane raczej nie pała do niej sympatią, a Boba poznała dopiero po pierwszym sezonie Mando. Znaczy, pytanie, czy na pewno poznała po pierwszym sezonie Mando. Oni się mogli znać wcześniej. Po prostu on ją uratował w pierwszym sezonie Mando. Ale pytanie, czy tam nie było... Mówię, musiałbym jeszcze raz sobie przejrzeć te odcinki Mando albo była Feta, czy ona mówiła, że ona faktycznie poznała go dopiero wtedy. Czy po prostu mówię tylko, że Boba ją uratował. Tam nie było wzmianki o tym, że nie znali się wcześniej. Według mnie Tales of the Jedi mogą być on event. No a czy no... Tak, jeżeli mówimy o Barriss of Hippo pod kątem Tales of the Jedi, jak najbardziej coś z tego może być. Bo to raczej... To jeszcze Pietrze nad tym Filoni trzyma, można powiedzieć, całkowicie jeszcze. Bo to on pisze te wszystkie historie do tego. Więc tam jak najbardziej jeszcze Barriss się może pojawić. To się zgadza, tak. Kawaleria przybyła. Chwila. The cavalry has arrived! Mam źle to podpisane, muszę to jakoś, kurde, inaczej podpisać, bo teraz tego szukałem. Defective and effective. W sumie racja, Obaris, to plany są od czasów Rebels. Pewnie z planów mnóstwo na różne postacie, ale no... Czekają gdzieś tam na półce na dobre czasy, które mogą nie nadejść. O kim teraz mowa? O tym, z kim się kontaktuje Fennec pod koniec odcinka. No, widzę, że zatrważająca przewaga tutaj Ventress. 83%. 4 na Cada Bane'a, 9 na Boba Fetta. Cad Bane myślę dlatego, że po prostu się pojawił w zwiastunie i wiemy, że się pojawi w tym sezonie. Znaczy raczej wątpię, znaczy on polował na te dzieciaki w Clone Warsach, ale mimo wszystko nadal wątpię, żeby on miał jakieś pogłębione informacje odnośnie midichlorianów. No. Więc tutaj odpada, bo Fed raczej też dla mnie odpada. Inny łowca... No mówię, mi wszystko wskazuje na Ventress, chyba że inny łowca też był jakiś... obeznany w tajnikach mocy, czy po prostu wiedział co to midichloriany, ale nie przypominam sobie żadnego takiego. Przez 5000 lat może Derch byłby w stanie coś o tym powiedzieć, bo doświadczenia zbierał w walce z Jedi. Czy pewnie też z Sithami. No ale no, Derch raczej wątpię, żeby dali do animacji. No jedynie, no ta Barriss of Hippo mnie przekonuje, ale raczej nie w Bad Batch. Ona raczej będzie w Tales of the Jedi, więc raczej ją tutaj wykluczam z tego równania. Mówię, wszystko dla mnie wskazuje na Ventress. Hello there. Mark Beach, witam. Hello there. Czy Victory jest? Tak. Ah, Victory. Jak to normalnie pokazuje taką ważną postać jak Ventress w zwiastunie? Ja mam swoją teorię, dlaczego tak powstało, ale omówimy to już pod koniec, jak już będzie ta scena. Żebym nie mówił wszystkiego na początku. Ponoć soundtrack był taki sam jak Wojna Klonów, który... Pojawia się. Ja nie wsłuchiwałem się. Wiem. Jedajka chyba to na Facebooku napisał. Ja się nie wsłuchiwałem w to. Jeżeli faktycznie to jest jej utwór, no to tym bardziej jeszcze więcej wskazuje. Ale ja się nie wsłuchiwałem w utwory akurat. Ventress straci procenty. Już tylko 76. Tak jest, Victory. Bonnie, witam. Ja muszę zjeżdżać z voice mode na dół. Good job. Do góry. Yes. Za dużo już voice mode'ów mam. Chcieli aferę i zainteresowanie serialu, chcieli zrobić retconem.
To nie jest retcon, przypominam. Odnośnie to, co się dzieje z Ventress. Pogadajmy o Crosshairze i Obedze. Są przeuroczy razem, ale niepokoi mnie fakt, że podobna sytuacja była z Tekiem w drugim sezonie, gdzie oni Omega spędzali ze sobą cały czas, a potem zrobił sobie... Do it. No... Oni kradną każdą scenę z tego odcinka, mimo że te sceny trwają łącznie, nie wiem, z... Nie wiem, z 2 minuty. Nawet nie. Ale to jest tak kapitalny duet, czego się nie spodziewałem, że... Twórcy dadzą radę w 15-odcinkowym sezonie już w połowie sezonu stworzyć takie fajne relacje między tą dwójką. Więc to szapoba dla twórców. Ale naprawdę, ta dwójka jest rewelacyjna. Ale tak, no, mogą być obawy... Znaczy, prawda jest taka, że w tym sezonie można mieć obawy o każdego z Bad Batch. Że zrobią sobie duety. Ale tak, no, myślę, że specjalnie to robią, żeby zabolało bardziej. Mam takie wrażenie. Witam, Łuki. Hello there. Co tu mówić? Crosshair bawi się w starego. On się nie bawi. On jest. Ta relacja jest chyba najsilniejsza. Nie powiedziałbym, że najsilniejsza, bo dalej Omega Hunter, myślę, mają takie relacje już wyrobione. I one mają takie... Oni ze sobą mają taką najsilniejszą więź. Z Wreckerem chyba też. Ale ten czas spędzony na Tantis na pewno pomógł Crosshairowi i Omedze dotrzeć do siebie, nie? Zawiązać te relacje. Dotrzeć się. No. Więc... I tutaj jest to fajnie w tym sezonie pokazywane, jak oni cały czas się docierają. Ten w poprzednich odcinkach, jak Omega małpuje Crosshaira, tutaj pomaga mu medytować, no rewelka. I myślę, że dlatego to zaboli bardziej, bo śmierć Teka mnie zabolała potwornie w drugim sezonie, patrząc po tych relacjach z Omegą, jakie miał, więc tutaj myślę, to może zaboleć równie mocno. Mandaryn, witam. Hello there. Czy Crosshair miał usuwany? Czyli wydaje mi się, że jak był ten odcinek w pierwszym sezonie, kiedy mu ten silnik wypalił połowę głowy, to tak, to wtedy mu usunięto chip, on chyba sam o tym mówił. W finale pierwszego sezonu, że już nie ma tego chipu. Więc wydaje mi się, że wtedy ten chip się po prostu przepalił. Podczas kiedy dostał tym odpalonym silnikiem. No bo tak, jak kto tu mówi, miesiące przed końcem wojny. Nie pamiętam, kiedy on go usuwał. Nie, no nie usuwał go raczej przed końcem wojny, albo przynajmniej nie pamiętam, co on mówił pod koniec pierwszego sezonu. Crosshair mówił, że już... Ale on mówił, że usunął go wcześniej przed wojną, czy po prostu usunął go wcześniej? Jeżeli usunął go wcześniej, znaczy, że usunął go, powiedzmy... Dla mnie to brzmiało wtedy, jakby on go usunął w trakcie właśnie tego przepalenia przez silnik. A nie, że przed wojnami. Bo jakby miał go usunąć przed wojnami? Znaczy w trakcie Wojen Klonów. Ja też już nie pamiętam, no. To już są... Dawne, to już są starożytne rzeczy, to już są legendy. To już ciężko pamiętać takie rzeczy na stare lata. Najgorsza jest świadomość, że zginą, bo jak nie, to czemu nie ma takiego Echo w Rebels? Znaczy, tutaj Echo raczej na pewno zginie. Ale mówię, cały czas jest mowa o tym emeryturce na Pabu, że oni chcą żyć bez wojny wokół. Więc równie dobrze, nie trzeba ich uśmiercać, to znajdą się sposoby na to, żeby Bad Batch zniknęło z marginesu historii. Więc spokojnie mogą tam spędzić na Pabu albo na innej planecie jakąś emeryturkę, tak jak, nie wiem, ten klon Deserter Cat z Clone Warsów. On po prostu odszedł z wojny, miał swoją rodzinę, gdzieś tam polecieli w pierwszym sezonie Bad Batch i już ich nie ma. Równie dobrze Bad Batch też tak może zniknąć. To jest takie bardzo nie w ich stylu, ale mimo wszystko też to jest jakieś rozwiązanie, więc niekoniecznie muszą ginąć, chociaż ja obstawiam, że faktycznie trup będzie się ścielił gęsto pod koniec tego sezonu. Więc nie obstawiam, że wszyscy z Bad Batch przeżyją oczywiście. A jako jest pierwszy do odstrzału. I Christian, witam w ogóle. Hello there. Nie było nigdy powiedziane wprost, że usunął chip.
Mi się wydaje, że było, że on mówił to pod koniec pierwszego sezonu. Tak mi się wydaje. Ale mówię, to już są starożytne czasy, już tego nie pamiętam. To wejdź na Discorda potem, no. To zwrócę honor na Discordzie, bo teraz mam wyłączonego Discorda. Kursor, myszka, wracaj. No właśnie też mi się wydaje, że tam były w pierwszym sezonie to jakieś eksperymenty na wzmacnianie tego chipu czy coś. Tak mi się jakoś coś kojarzy też, no. No co niekoniecznie musiało być prawdą. Może faktycznie go wcześniej usunął, ale mówię, no, jak tu to znajdzie ten fragment, potem po streamie sobie go zobaczę. Ja jestem przeciw tej emeryturce na pobu. Głosujemy sprzeciw. Znaczy... Oni cały czas o tym mówią, że więc w jakimś stylu by to było... Byłoby to w ich stylu, skoro o tym mówią, tej emeryturce. Chociaż no, dla każdego klona chyba najlepsze odejście to by było w walce. Ale zobaczymy. Nie obrażę się, jak ktoś z nich przeżyje i po prostu sobie pójdą na emeryturkę i będą, nie wiem, sadzili roślinki, no. Omówimy teorię na przyszłe odcinki po przeczytaniu tytułów przesłanych odcinków. Znaczy możemy pod koniec. Jeszcze sobie zerknąć na te przyszłe odcinki. Bad Batch zostaną łowcami nagród i będą ścigać Mando. Jakoś... Znaczy okej, okay, może ich widzę w live action. Sobie Temuera Morrison musiał naprawdę wnieść się na wyżyny. Żeby zagrać takiego Huntera czy Wreckera. No Wreckera raczej nie zagra, więc jeżeli mamy kogoś przenieść do live action, to chyba jedyna osoba, która byłaby w stanie zostać przeniesiona, to Hunter, bo on jako tako najbliżej wygląda tych szaraków. Więc raczej wątpię, żeby oni się pojawili w live action. Co najwyżej w Heir to the Empire, jeżeli faktycznie przeżyją, no to w filmie Filoniego taki endgame Star Warsowy, no to jak najbardziej. Ale raczej nie obstawiam tego. Crosshair zostanie Jedi. Każdy tu może zostać Jedi, co Ahsoka pokazała. Tak, no... Mówię, no... Trzeba było przeanalizować to wszystko znowu. Myślę, że już teraz nie ma sensu się rozwodzić nad tym, kiedy on faktycznie ten chip usunął. On już go nie ma od dłuższego czasu, jeżeli mówimy już od czasu trzeciego sezonu, więc... Dobra, mogę ściągnąć już to. Musiałem wrócić do Firefoxa swoją drogą, bo znowu Chrome zablokował możliwość robienia screenów czy nagrywania ekranu z wodów, więc trzeba było wrócić do Firefoxa. Firefox też to blokował, tylko akcelerację wyłączyłem i spoko, graficzną i spoko działa. Ale no, wolałem jak to było na Chromie. Łatwiej mi się nagrywało. Ahsoka pokazała, że live action to beznadziejny pomysł. Nie powiedziałbym, że beznadziejny pomysł, tylko że no... Trzeba na pewno do takich produkcji ściągać kogoś, kto no, potrafi dobrą historię napisać. A nie być fanboyem swojej własnej postaci. Bo to się źle kończy. No, Filoni po prostu zawiódł jako scenarzysta według mnie i to jest tyle. Ahsoka nie jest aż tak zła, no. Koncept jest spoko. I mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, jak to już będzie drugi sezon, czy będzie to Heir to the Empire, inne osoby być może mu pomogą pisać rzeczy do tego serialu czy filmu, no to będzie to lepsze, no. Dobra, moi drodzy. Polecimy. Ja muszę i tak o 14 kończyć, więc... Myślę, że jeden odcinek szybko przelecimy, zwłaszcza, że niektóre momenty to ja będę pomijać, bo omawianie tej walki z tym insektoidem na sam koniec, to nie ma sensu, żeby to klatka po klatce robić, więc tutaj dużo nawet pomijania będzie niektórych scen, bo nie ma sensu omawiać ich szczegółowo.
A my, 8 odcinek Bad Batch, zaczynamy na Paboo. Wracamy na naszą tropikalną wyspę, na której jedzą głównie sushi. I Omega siedzi na trapie Marudera i tak patrzy w ten komunikator, czekając na informację od Echo. Echo znowu gdzieś zniknął. Żal mi po prostu tej postaci. Bo Echo został przywrócony w Clone Warsach do życia i niby przez pierwszy sezon miał duży udział w Bad Batch, ale potem już od drugiego zaczął znikać. I widać, coraz bardziej utwierdzam się w swoim przekonaniu, że twórcy nie mają kompletnie pomysłu na Echo. Kompletnie, dlatego go gdzieś tam wysyłają poza ekrany, żeby się już nim nie przejmować. Więc dlatego też uważam, że Echo będzie pierwszy do strzału. Po prostu go tu nie ma, więc równie dobrze nie zauważylibyśmy różnicy, gdyby on zginął. Więc no, troszkę żal tej postaci niestety. Crosshair podchodzi do Omegi, mówiąc, że gapienie się w komunikator nie sprawi, że Echo odezwie się szybciej. I Omega jest... Czuje się chyba winna tego, że Rex stracił w tym ataku... Echo i Rex stracili w tym ataku większość ludzi, czyli w ataku na ten klasztor z poprzednich odcinków. Czuje się winna tego. Mimo wszystko, że spowodowała to tylko dlatego, że Imperium ją ściga, więc gdyby ona się tam nie pojawiła, to równie dobrze może nie byłoby aż takiej rozpierduchy, jaka była, bo szczerze powiedziawszy CX2 przysłał posiłki tylko dlatego, że tam się pojawiła Omega. Tak, to był tam sam, a szczerze powiedziawszy, patrząc po tych dwóch odcinkach, mam wrażenie, że te CX-y jeszcze nie są, że tak powiem, dobrze zaprogramowane, jeszcze nie są jakieś takie super, ultra potężne, więc myślę, że ta siatka klonów mogłaby sobie z tym jednym CX-em poradzić. Pewnie i tak by trochę tam padło tych ludzi, klonów, ale mimo wszystko myślę, że Rex z ekipą by sobie z tym CX-em poradzili. Nie kiedy już przybyły posiłki. No i tutaj Omega mówi, że bardzo chciałaby im pomóc w jakikolwiek sposób, no i tutaj Crosshair mówi słusznie, że pomaga, trzymając się po prostu z daleka od całej tej akcji, która się dzieje. No i Hunter mu przytakuje, mówiąc, że ma rację, musimy się dowiedzieć, dlaczego Hemlock cię ściga. I okazuje się, i do tego czasu ma się nie wychylać, okazuje się, że z Bad Batch kontaktuje się Figenoa. Osoba, którą Omega określa Crosshairowi jako oswobodzicielka zabytkowych cudów. Co, patrząc po widzie Crosshaira... No dobra, to jest piratka, to jest po prostu piratka. No. Chciała po prostu nazwać ją, że tak powiem, bardziej elokwentnie, ale no wiadomo, kim jest Figenoa. Trzeba nazywać zawody po imieniu, no tak to nazwę. Więc Fi kontaktuje się z ekipą, bo ekipa Bad Batch starała się dowiedzieć coś dla nich odnośnie tych wszystkich wieści o midichlorianach, o tej całej sprawie. Pytała tu i ówdzie. Swoją drogą, cieszę się, albo nawet w sumie nie cieszę się, po prostu jest to ciekawe, że Polska ma M-pasa, to tak to nazwę na midichloriany. Normalnie się to nazywa M-count w angielskim, cały czas o tym mówią M-count. Tutaj w polskim chyba się już nie pieszczą po prostu z tłumaczenia, po prostu piszą to midichloriany, bo liczba M głupio by brzmiało, więc w sumie u nas na polski raczej M-count by nie przeszło w dosłownym tłumaczeniu. I tak, Figenoa mówi, że nie było łatwo dowiedzieć się tych wszystkich informacji, to Tech był mózgiem operacji, to on miał bazę danych w swojej głowie. Teraz, kiedy ona go... Widać, że Figenoa trochę zastępuje właśnie Tech'a teraz dla Bad Batch, starając się wywiadywać różnych rzeczy. No, dla niej to nie jest tak łatwe, jakby było dla Tech'a. No i Figenoa dowiedziała się, że pewien łowca nagród pierwszej klasy, czyli taki top topów, pracuje dla Imperium i ściąga, zdobywa im obiekty midichlorianowe. Ciekawe określenie. Obiekty midichlorianowe dla Imperium, czyli najprawdopodobniej łapie wrażliwych na moc użytkowników mocy. Znaczy, no, użytkowników mocy po prostu. Co jest też trochę dziwne, że Imperium wysyła jednego łowcę, kiedy ma tam na podorędziu całą ekipę inkwizytorów, którzy również łapią Jedi. Tylko być może inkwizytorzy zajmują się tak, że inkwizytorzy od razu zabijają tych Jedi. Tam z Luminarum Unduli jedyny wyjątek. A łowca nagród ma za zadanie przywieźć ich żywcem. Żeby ta krew była jakby cały czas świeża. Więc Figenoa mówi im, że nie ma pojęcia,
dlaczego ci łowcy to zbierają, dlaczego Imperium są potrzebne te midichloriany. No i tutaj Bad Batch mówią, że kilkoro już łowców nagród spotkali. I jest mowa o Fennec Shand, być może Fennec Shand by coś wiedziała. W końcu Kaminoanie zatrudnili ją, żeby porwała Omegę. My wiemy już z pierwszego sezonu, że tak naprawdę Nala se wynajęła Fennec Shand tylko dlatego, żeby trzymać Omegę z dala od Lama Su, z dala od Imperium. Chciała ją po prostu chronić. Więc Fennec Shand z tych wszystkich łowców, którzy napotkało Bad Batch, jest ich najlepszym tropem i jest im najbardziej przychylna. Więc to jest kolejny jakby punkt podróży naszej drużyny. Czyli trzeba się skontaktować z Fennec Shand, trzeba ją znaleźć i wypytać o te midichloriany, być może będzie coś wiedziała. No i ekipa zastanawia się, jak teraz dotrzeć do Shand, czy można jej w ogóle zaufać, zwłaszcza przy Omedze. No i tutaj Hunter mówi, że prawda, że przy Omedze na pewno nie możemy jej ufać, więc polecimy tylko we dwóch. Omega stara się tutaj protestować, ale no, tym razem nie daje rady przekonać Huntera, żeby również wyruszyła. Ona ma zostać na Pabu i się nie wychylać, tak samo Crosshair. Crosshair też tutaj zostaje. I tutaj Hunter ma jakby specjalną misję dla Omegi. Misja, która będzie no rewelacyjna, bo te sceny Omegi z Crosshairem są po prostu rewelacyjne. Hunter prosi Omegę, żeby ta dała radę jakoś przekonać Crosshaira do tego, żeby on sobie zbadał tą rękę. Że to trzęsienie ręki jego jest... no przeszkadza im. Jakby nie było, jeżeli mówimy o sile ogniowej całej drużyny. Więc dobrze by było mieć wszystkich w pełnym zdrowiu. Więc Hunter też się tą ręką przejmuje, co jest też spoczko. To jest bardzo miły gest Huntera, że on dalej, że już widać, że się pogodzili, co dla mnie za szybko poszło, ale okej, że już się pogodzili, że nie ma wśród nich złej krwi. I Hunter się po prostu przejmuje swoim, jakby nie było bratem. No i tutaj właśnie Hunter daje Omedze zadanie, żeby właśnie starała się go jakoś przekonać. Omega ma chyba, no że tak powiem, najlepsze dojście do Crosshaira. Więc ona faktycznie może być jedyną osobą, która jest w stanie Crosshaira przekonać do badań. No i Omega się zgadza, a Bad Batch w ekipie Huntera i Wreckera ruszają na pewną stację kosmiczną. I mamy tutaj, w tym odcinku mamy wprowadzone dwie nowe planety, bo po co wykorzystywać stare? Lepiej wprowadzać nowe, które pewnie nigdy więcej już nie zostaną wykorzystane. Mamy planetę Surya, którą widzimy w tle. Na samą planetę nasza drużyna nie będzie lądowała. Nie będzie lecieć. Ale mamy stację kosmiczną na orbicie tej planety, gdzie najprawdopodobniej władzę nad tą całą stacją sprawuje inny syndykat zbrodni. Syndykat zbrodni, który poznaliśmy w drugim sezonie Bad Batch. Mianowicie Axis Vanguard. Czyli te... widzieliśmy od nich droidy strażnicze, czy tam droidy od właśnie tego... tego kartelu przestępczego, kiedy łapali oni Gandziego, kiedy transportowali Gandziego gdzieś. Dużo ogólnie nawiązań do Gandziego tutaj jest. Mamy w ogóle ulicę, taką szemraną, można powiedzieć. Tutaj nawet chyba dwójka osób się, że tak powiem, przygotowuje, żeby kogoś okraść. No, tak wyglądają. Ale dlaczego myślę, że to jest od Axisów cała stacja, bo mamy scenę, tylko nie wiem, czy ja dam radę kadr złapać tutaj odpowiedni. O, mamy droidów, które wyrzucają z jakiegoś przybytku, jakiegoś lokalsa. I to są właśnie te droidy, które widzieliśmy w drugim sezonie, kiedy Bad Batch wykonywał robotę dla właśnie kartelu Axis Vanguard. I również później widzimy ich w tej kantynie, w tym barze, do którego wchodzi nasza ekipa. Więc najprawdopodobniej cała ta stacja jest kontrolowana przez nich. Albo przynajmniej są wynajęci do ochrony jakby tej stacji, czy do ochrony tego przybytku. No i tak, ekipa wchodzi do baru, bo gdzie znaleźć jakichś szemralnych typów, gdzie znaleźć łowców nagród, jak nie właśnie w jakichś kantynach typowe. A właśnie, miałem tutaj obrazki. Tych gości poznaliśmy właśnie w drugim sezonie, kiedy właśnie drużyna Bad Batch odkryła, że transportują oni Jedi Gandziego, któremu trzeba ostatecznie pomóc. Więc można powiedzieć, że ten syndykat wraca z drugiego sezonu. Agent, witam. Jakub też. Hello there. Michał. Hello there. Vader ich zabija. Oczywiście, że tak.
Vadera trzeba wszędzie wciskać. I tak, drużyna Bad Batch zauważa Fennec Shand i teraz opracowują troszkę taki plan, że im mniej Fennec wie, tym lepiej, więc nie mówmy jej za dużo. Najlepiej, żeby Wrecker się nie odzywał, niech to Hunter się odzywa. Mamy też typową walkę w kantynie, gdzie Aqualish bije się z Pantoranem. Pantoraninem. Jakkolwiek. I Pantoranin zastrzelił Aqualisha i dostał po prostu uderzeniem od tego karczmarza, chciałem powiedzieć, od barmana butelką w łeb. A i tam jeden zabity, drugi ogłuszony. Problem rozwiązany. I mamy Fennec Shand, która powraca... Nie, jej nie było w drugim sezonie. Powraca po pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie chyba w dwóch odcinkach, jeżeli dobrze kojarzę, była. I teraz powraca do trzeciego sezonu. Zobaczymy, czy jeszcze będzie miała jakąś rolę w tym sezonie, czy ona... Jej głównym zadaniem było tylko to, żeby się skontaktować z tą osobą, która wie, co to są M-county. I tutaj Fennec Shand rozmawia z jakimś Rodianinem. Początkowo na Wikipedii było napisane, że jest to Greedo. To byłoby ciekawym nawiązaniem. Ale teraz to zostało zdjęte i jest to po prostu jakiś niezidentyfikowany Rodianin. Więc... Nie mamy żadnego potwierdzenia, czy jest to Greedo. Wikipedia się pospieszyła z tym osądem. Więc na razie to jest po prostu Rodianin. Choć kto wie, czy kiedyś z niego Greedo nie zrobią. No. Wszystko zależy od twórców. No i tak, tutaj Fennec Shand początkowo nie chce rozmawiać z drużyną, bo tak naprawdę nie mają o czym rozmawiać. Hunter jednak się przysiada, mówiąc, że tak, mamy, bo mamy sprawę. No i Fennec, wiadomo, jak to łowca nagród, który chce zarabiać kredyty, bo to jest ich praca. Więc wysłucha ich i być może im pomoże, ale również za odpowiednią cenę, bo tak jak też mówi, informacje kosztują. No i w końcu, okej, odprawia ona Rodianina, mówiąc, że dobra, teraz zajmuje się ich problemem. I tak, Fennec się pyta, jakich informacji oni potrzebują. I tutaj Hunter początkowo w ogóle nie chce nic mówić. Myślę, że sam się zastanawia, jak to dokładnie ująć w słowa, żeby za dużo nie zdradzić. Więc... Tutaj Hunter milczy, na co Fennec Shand odpowiada, na tą ciszę odpowiada, że wyjaśnię wam, jak to działa. Mówicie, kogo albo czego szukacie, ja wam podaję stawkę, no i potem wykonujemy tą robotę. I szybko, bo czas to pieniądz. No i dobra, Hunter już rzuca karty na stół, mówiąc, że ponoć Imperium wyznaczyło nagrodę za midichlorianowe cele. Jak to dziwnie brzmi na polski. No i tutaj Fennec się pyta, czemu was to w ogóle interesuje. I to już nasza sprawa. No i tutaj Fennec już nie zagłębia się w ten temat, mówiąc, że... Dalej mówi, że osobiście nigdy się w to nie bawiła, że nigdy nie poszukiwała osób wrażliwych na moc, czy po prostu tych posiadających dużą ilość midichlorianów we krwi. Ale może zna kogoś, kto się właśnie w taką zabawę bawił. Ale to dopiero będzie kosztować, że tutaj kwota będzie duża i najpewniej was po prostu na nią nie stać. Ale Fennec Shand proponuje im układ. Mianowicie oni pomogą jej kogoś złapać, kogoś, kto wymyka jej się z rąk już od dłuższego czasu, a na kogo ma bardzo pewnie intratne zlecenie. No i tutaj Fennec czytała ich dane, mówiąc, że... Ty jesteś świetnym tropicielem, a ty radzisz sobie dobrze z burzeniem i bronią, prawda? No i w sumie przydalibyście się mi, bo ta osoba jest w sumie, jak potem odcinek pokazał, dosyć dobrym ekspertem od broni i dobrze się ukrywa. Więc w sumie umiejętności tej dwójki będą nieocenione podczas tego polowania. No i Fennec tutaj proponuje im robotę dla niej. Z tym, że jeżeli ta robota zostanie wykonana... Ona da im informacje, których oni potrzebują, a cała nagroda za tego osobnika, na którego będą polowali, przypada jej. No i Hunter i Wrecker w sumie nie mają żadnego wyboru, więc zgadzają się na to i ruszają z Fennec na kolejną nową planetę w poszukiwaniu właśnie tego osobnika, którego zaraz zobaczymy. Ale najpierw mamy powrót na Pabu i mamy... badania nad ręką Crosshaira, więc widać, że Omedze długo nie zajęło przekonywanie Crosshaira do tego, żeby faktycznie AZ zbadał mu tą rękę. I Crosshair tutaj daje tą rękę, tutaj widzimy, znaczy tutaj nie jestem w stanie pewnie kadru złapać, kiedy ten ten promień właśnie z datapadu prześwietla mu tą rękę i AZ mówi, że się pyta, jak twoja ręka, Crosshair mówi, że bez zmian, no i AZ
prosto z mostu mówi, że możliwe, że nie odzyskasz pełnej sprawności. I że wyczerpał możliwości medyczne, że tutaj już być może to nie jest związane z, że tak powiem, obrażeniami fizycznymi, jeżeli chodzi o tą rękę, tylko obrażeniami umysłowymi, że coś w psychice. No i tutaj Crosshair się pyta, czy myślisz, że mam to w głowie, że to głowa powoduje to trzęsienie się ręki. No i tutaj AZ stara się jeszcze wypytać Crosshaira o te eksperymenty, którym został podany, że być może gdyby dowiedział się o nich więcej, to być może dałby radę określić przyczynę, być może znaleźć lekarstwo, ale Crosshair od razu wychodzi stąd. Nie chce się w ogóle interesować dalszymi badaniami. To jest taki... Mam wrażenie, że to jest takie bardzo ludzkie, że jeżeli ludzie mają jakieś zdrowotne problemy, przynajmniej faceci myślę, że tak mają, jak mają jakieś zdrowotne problemy, zwłaszcza jakieś umysłowe, to nie chcą raczej o tym gadać, raczej odchodzą od tego tematu i starają się pobyć sami, po prostu uciec od wszystkich innych, więc być może coś jest w tym, że Crosshairowi coś w głowie siedzi. Jeżeli to jest faktycznie coś w głowie, a nie związane z eksperymentami na Tantis, to myślę, że to jest spowodowane tymi całymi wydarzeniami na Bastionie. Tą całą lawiną, tą podróżą przez lodową pustkę i potem zabójstwem tego imperialnego oficera, bo wydaje mi się, że jak Crosshair zabił tego oficera, to już mu się wtedy zaczęła ręka trząść. Takie mam wrażenie. Ale tutaj Omega ma dodatkowe zadanie, przekonać go do tego, żeby w jakiś sposób przebadać jego głowę, a nie ciało w ogólnym rozumowaniu. Pas się napić. Na razie, Wrecker. Na w sumie, no, dobre stwierdzenie z tym Rogue One, że tam faktycznie jakaś stacja na samym początku była. Agent, witam. Czy już witałem? Już nie pamiętam. Kamil, witam na pewno. Hello there. Nie witałem. Kiedy omówienie Diakolej, w końcu mam zwiastę i mamy Marze Sithów dawać. Jutro zrobimy live'a z omówieniem Acolyte, takim krótszym. Jutro też za dużo czasu nie mam, ale zrobimy, a nie miałem w ogóle możliwości, żeby nagrać takiego, powiedzmy, odcinkowej analizy, więc już sobie darowałem. A zrobimy sobie streama i o tym pogadamy jutro. No to uważaj, bo na Tantis złe eksperymenty robią. Woda klasyczek streama, no tak. Woda klasyczek streama, ktoś mi pisze na streamie. Ale na razie żadnego SMS-a nie mam, czy żadnego innego WhatsAppa. Więc na razie jedna tradycja jeszcze nie została wypełniona, ale woda tak. Możecie w bingo grać po prostu na moim streamie, co ja robię. Picie wody, dostanie wiadomości od kogoś. Zapomniałem o czymś na stream. No zaraz się tu jakieś bingo wytworzy. Najciekawsze, czy to zmieni los Ventress, czy będzie ona jakimś klonem, no bo w książce zginęła od błyskawic duku. Mówię, według twórców, tak jak napisali na głównej stronie Star Wars, wszystko, co wydarzyło się w książce, ma dalej mieć miejsce, więc nie mówimy tu o żadnym retconie. Tutaj nie będzie nic retconowane, tylko pytanie, jak oni to faktycznie rozwiążą fabularnie, że Ventress się tutaj, że tak powiem, na nowo pojawiła na marginesie historii. Znaczy na marginesie, no w ogóle w historii Star Wars. Więc tutaj na pewno twórcy na wyżyny kreatywności muszą się wznieść, jeżeli ona faktycznie żyje taka, jaka była wcześniej. Ale no, to jest zadanie twórców. Zobaczymy, jak się w końcu Ventress pojawi, domyślam się, że ona się pojawi w tym podwójnym odcinku, który nas czeka za 2 tygodnie. Więc domyślam się, że za 2 tygodnie się dowiemy co i jak. Lagi netu przez rebelię, tak. Bajeczko na koniec streama, tak. W bingo to się gra na zasadzie, kto umrze w Bad Batch. Też można. Już mamy tier listę. I tak, kontynuując dalej. Hunter razem z Wreckerem ruszając Fennec Shand w jej statku. Nie wiem, czy gdzieś tu był kadr lepszy na jej statek, czy od razu... O, jest, jest. Więc mamy jej statek o nazwie Outcast. To już jest statek, który też został pokazany w pierwszym sezonie. I tutaj Wrecker ma wątpliwości co do współpracy z Fennec Shand, czy naprawdę musimy to robić, ale tutaj Hunter mówi mu, że tak naprawdę nie mają żadnego wyboru, potrzebują informacji, więc jedyną szansą na zdobycie ich jest współpraca z Fennec Shand. No i tak, tutaj Fennec Shand ich upomina, że zawarliśmy umowę, że ona się wywiąże ze swojej, w takim samym stopniu, w jakim wy wywiążecie się ze swojej. Więc tutaj Hunter się pyta, dobra, no to kogo ścigamy? No i
Penekshand pokazuje nam hologram. Jest. Pokazuje nam hologram pewnego insektoida, którego ściga. I tak jak początkowo, myślę, że wielu z fanów Star Wars, którzy mniej więcej kojarzą jakieś tam rasy istnieją czy coś, czy różne ciekawostki o Star Wars, skojarzyły tego insektoida z Yamri, czyli inaczej nazywanymi Hakami, które w kanonie pojawiły się tylko raz i to pojawiły się w Nowej Nadziei, gdzieś tam w tle sobie w kantynie Mos Eisley stał jeden z Yamrich. W legendach byli bardziej rozwinięci, w legendach oni byli przerażającą rasą, która nie woliła wszystkich, kto im się napotoczył. Normalnie jak Zygerianie teraz w kanonie. Sprzedawali po prostu niewolników, czy również podbijali tereny, które uznali, że chcą sobie podbić. I tak rozpoczęła się walka. Więc tu mamy Yamri z Nowej Nadziei, teraz na ekranie wam pokazuję, który był gdzieś tam właśnie w tej kantynie Mos Eisley. A mówiłem o walce Yamri w legendach, czy Hakowie inaczej, bo to się Hak War nazywa, walczyli z Kalishanami, czyli z rasą, z której wywodzi się generał Grievous od separatystów. Oni właśnie walczyli na planecie Kalish. I ostatecznie Hakowie, jakby nie było, tą walkę wygrali podstępem, bo zgłosili się do Republiki, mówiąc, że tak naprawdę to Kalisze ich ciemiężą i proszą o pomoc, żeby w końcu ukrócić ich cierpienia, żeby pomóc im, żeby ci barbarzyńscy Kaliszowie przestali ich nękać. Więc mam odcinek o tym na kanale, swoją drogą, dlaczego Grievous nienawidził Jedi, więc zachęcam, jeżeli ktoś nie zna historii tych Yamri. Ale okazuje się, bo to już główna strona Star Wars, oczywiście do tej databanku z tej głównej strony Star Wars też należy podchodzić, że tak powiem, z umiarem. Okazuje się, że mamy tutaj podpis, który głosi, że Sylar Saris jest z nowo stworzonej rasy insektoidów, która być może jest jakimś podgatunkiem Yamri, ale samym Yamri tak do końca nie jest. Ja mam takie... Wyglądają praktycznie tak samo. Wiele podobieństw mają. Znaczy widać, że ten Yamri, którego tutaj widzimy, ten gatunek od Sylara jest faktycznie inny, bo tamte Yamri były wyższe i były faktycznie takie modliszkowate. Ten już bardziej, można powiedzieć, w kierunku humanoida idzie z tą swoją rasą, więc faktycznie jakieś tam różnice w budowie, przynajmniej w anatomii są. Ale mam takie... Naprawdę jest sens kombinować z tym, żeby to była jakby inna rasa, inny podgatunek, jeżeli już ewidentnie twórcy wprowadzają kogoś, kto wygląda jak Yamri, pewnie z zamysłem takim, że ma go przypominać, że ma się odnosić do nich. Więc teraz jeszcze mamy kombinować z tym, że to nie jest do końca Yamri, to nie są Hakowie, tylko to jest jakiś tam podgatunek jeszcze inny, czy w ogóle inna rasa. Spoko, ale równie dobrze już, żeby tutaj nie mącić, to już lepiej by było uznać go Yamri i tyle, no. Ale no, tak jak mówię, z databankiem Star Warsowym czasami jest tak, że potem się informacje z tego databanku, że tak powiem, dezaktualizują po innych produkcjach, więc być może teraz nie jest to do końca Yamri, ale za jakiś czas w końcu on na nowo będzie uznawany za Yamriego, więc no. Ale zobaczymy. Na razie dla wygody łatwiej będzie go nazywać Yamrim, ale postaram się jego imieniem nazywać, Sylar. Jeżeli zapamiętam to imię w ogóle, żeby cały czas się tak do niego zwracać. No tak. Kilikowie totalnie inaczej wyglądali. Kilikowie byli jak mrówki bardziej. I oni mieli ten swój umysł roju, a Yamri czegoś takiego nie posiadali, więc Kilikowie to zupełnie co innego. No właśnie, Hechu, wydawałoby się, że tak, ale główna strona na Star Wars podaje, że nie. I też widziałem już na Wikipedii, też to faktycznie idąc tym tropem tej databanku głównej strony Star Wars, zmienili to na rasę Sylara. Tego Sylara Sarisa. Że to nie jest Yamri, tylko w behind the scene tam dali tą notkę, że faktycznie jest to jakieś do niego odniesienie, ale główna strona Star Wars sugeruje, że to nie jest Yamri. Więc mówię, to jest takie niepotrzebne według mnie mieszanie. Jak ja oglądałem ten odcinek, mówię, o, spoko, Yamri w końcu wracają, czy tam Hakowie wracają, bo ja ich najczęściej chyba Hakami nazywałem, bo tak mi jakoś weszło do słownika. Że Hakowie w końcu powracają, tak długo ich nie było w kanonie,
W legendach byli bardziej rozwinięci, chociaż też nie jakoś super. A tu się okazuje, że nie. Star Wars zamierza troszkę, że tak powiem, zamącić i nazywają to po prostu jakąś inną rasą i tyle. Nazwijmy go po prostu Giga Modliszka. No, myślę, że tak będzie łatwiej. I tak, drużyna ma upolować właśnie jednego z tych przedstawicieli gatunku Sylara, który, jak się okazuje, zrobił się bardzo chciwy i zdjął kilku ważnych bossów z podmiotów Haxionu. Pomioty Haxionu jest to odniesienie do gry Fallen Order, czy też do Jedi Survivor, gdzie właśnie tam po raz pierwszy pomioty Haxionu się pojawiają, czyli nowa jakby organizacja przestępcza, która no trochę Kalowi napsuła krwi podczas wydarzeń z tych dwóch gier. I która... Gdzieś tu miałem, gdzie mam te obrazki. Gdzie jeden na przykład z takich najemników czy łowców nagród z Haxionu wygląda właśnie tak, z którymi musieliśmy walczyć jako Cal Kestis w grach. Którzy swoją siedzibę mają na asteroidzie Ordo Eris, w której też przez chwilę byliśmy w Fallen Order, kiedy nasz główny bohater został złapany do więzienia i musiał walczyć na arenie. Która swoją drogą Ordo Eris znajduje się na w tej całej jakby gromadzie asteroid w Polis Massa, którą widzieliśmy w Zemście Sithów, tam gdzie Luke Skywalker i Leia Skywalker się urodzili. Czy tam Leia Organa, jak to woli. Więc mniej więcej to jest ta sama lokalizacja, którą dowodzi Sork Tormo, Umbarianin, którego widzieliśmy na ten moment przynajmniej tylko w hologramie właśnie w grze Fallen Order. Więc mamy tutaj nawiązanie do gry komputerowej i to jest kolejne... Ja zawsze lubię takie nawiązania, bo to oznacza, że świat Star Wars tak naprawdę jest jedną spójną historią, co jest naprawdę dobre, o ile naprawdę już te osoby potrafią trzymać spójność tej historii, to jest wtedy dobrze, ale fajnie, że to jest jedna wielka historia, gdzie seriale animowane odnoszą się do Fallen Order. Być może jest to też jeszcze jakiś taki hint do przyszłościowych wydarzeń, że Bad Batch, być może Ventress, być może Fennec Shand też, czy jakieś tam inne postacie będą ściśle związane właśnie z Calem Kestisem już w trzeciej części. Jest to być może jakiś hint, że faktycznie teraz staramy się jakby nakierować na właśnie przygody Cala Kestisa, bo tam się będzie działa jakby dalsza część niektórych rzeczy, typu właśnie jakichś tych organizacji przestępczych, których tutaj mamy, czy być może Fennec Shand, czy Asajj Ventress właśnie z ukrytej ścieżki razem z, nie wiem, z Quinlanem Vossem. Więc tam się... W trzeciej części przygód Cala Kestisa może dużo dziać. Kasper, witam. Hello there. Jak ja nienawidzę tego momentu z Fallen Order. No, ta arena była straszna. Zwłaszcza, ale to dobrze zrobili w tym Fallen Order, bo nagle wychodzisz z tych ruin Zepho, wracasz do statku, nagle atakują cię jacyś najemnicy, których praktycznie nie jesteś w stanie pokonać. Możesz ich ominąć, bo są tam sposoby, żeby ich ominąć. Ale praktycznie nie da się ich pokonać. I chwytają cię do więzienia i masz takie... Co się dzieje? Czy coś zepsułem? Czy coś nie tak poszło? Lądujesz w więzieniu i nagle walczysz na arenie pełnej potworów. I to jest spoko, bo to fajny dało taką dezorientację. Taką fajną dezorientację, co się dzieje. Musiałeś być teraz cały czas gotowy, bo coś ci zaraz wyskoczy z kolejnych bram tej areny. To był fajny motyw w tym Fallen Order. Bardzo mi się podobał. To było ciężkie, zwłaszcza jak się grało na tym najtrudniejszym poziomie. Ale bardzo fajny moment to był. I tak, wracając do odcinka. Fennec mówi, że ważni ludzie chcą go dopaść. Domyślam się, że to właśnie Sork Tormo, czyli przywódca całych pomiotów Haxionu, chce go dopaść. Więc to pewnie dla niego teraz Fennec Shand pracuje. A inni łowcy, którzy go ścigali, zaginęli. Bo Sylar zna tą planetę jak własną kieszeń, więc wszyscy, którzy za nim poszli, no to spotkał marny koniec. Ale każda dobra pasja, jak tutaj Fennec Shand mówi, kiedyś się kończy. Więc teraz czas na nas, żebyśmy go faktycznie dorwali. I mamy kolejną nową planetę. Powtórzę, po co robić stare? Lepiej robić nowe, które się już pewnie nigdy nie pojawią. Mamy planetę Vilo, która jest bagienną planetą. Przypominała mi... Miałem w głowie nazwę innej planety, która mi tak przypominała, ale zapomniałem jej nazwy. A była dość podobna. Nie wiem, czy to z Racera nie było. Tak, to z Racera była jakaś taka bagienna planeta, tylko nie pytam już, jak się ona nazywała.
Ale mamy kolejną bagienną planetę, tym razem w Star Warsach, gdzie coś się wydobywał, bo to jest, wydaje mi się, jakiś kompleks wydobywczy czegoś. Bo widzimy tutaj dymy z tych kominów wydobywające się, więc coś tutaj wydobywają, nie mam pojęcia co. Coś, jestem pewny, że coś toksycznego, bo zaraz po wyjściu ze statku Fennec Shand ostrzega ich, żeby założyli hełmy, bo tutaj powietrze zabija. Więc nieważne co oni wydobywają z tej planety, na pewno to jest coś trującego. Albo przynajmniej, nie wiem, jakieś promieniowanie wytwarza. Witam, Czugo. Hello there. Bardzo przypomina Rodię. Rodię być może też. Tak, Rodia też jest taka bagienna. Ale nie, to Rodia niestety nie jest. Bo po co? Floryda debiutuje w Star Wars, można tak powiedzieć. Może Gris się pojawi jako cameo, ale wątpię. Znaczy, raczej nie obstawiałbym, że cokolwiek z Fallen Order się pojawi tutaj w Bad Batch. Raczej będzie w stylu nawiązanie, że śledźcie dalej przygody Cala Kestisa, bo niektóre wątki z Bad Batch sezonu trzeciego się tam pojawią. Coś w tym stylu. No i tutaj Fennec Shand wynajmuje łódź, żeby dostać się do miejsca, gdzie Sylar się znajduje. Tutaj jeszcze targują na cenę, udało jej się wytargować niższą cenę. No i nasza ekipa rusza przez te bagna. No i teraz ona wydaje tutaj rozkazy, nakazuje Hunterowi bycie tropicielem, wypatrzenie nurtu, czy coś się tam w nurcie rzeki znajduje. A Wrecker też tam ma patrzeć i w razie czego użyć swoich wybuchowych broni, których tutaj ma. No i tutaj Fennec ich ostrzega, że to jest bardzo nieprzyjazny teren i do tego najprawdopodobniej odnosi się tytuł odcinka, czyli nieprzyjazny teren. Więc nakazuje im nie spuszczać oczu z wody, bo w wodzie dzieje się mnóstwo złych rzeczy. No i tutaj Wrecker się właśnie pyta, czemu, co w niej pływa. No i tutaj Fennec tylko odpowiada tym, że powiedzmy, że nigdy bym do niej nie weszła. No i tutaj Wrecker tak, znowu coś się będzie działo. No i nasza ekipa rusza, Hunter w końcu wypatruje w nurcie rzeki bombę, minę, więc nakazuje się zatrzymać i trzeba będzie ją zdetonować, ale zaraz po tym jak Hunter i Wrecker wchodzą do wody, mimo że Fennec mówiła, że nigdy by tam nie weszła, ale to tylko ona, a wy macie swoją robotę. Okazuje się, że w tej wodzie znajduje się więcej tych min, więc trochę czasu im zajmie, zanim oni je rozbroją, ale no trzeba się zająć tą robotą i swoją drogą podoba mi się to. Zawsze często narzekam na fizykę gry, bo wydaje mi się, że w grach komputerowych fizyka wody jest najtrudniejsza do jakoś ogarnięcia, bo wiele gier ma problemy z fizyką wody. Tutaj mi się w tych animacjach strasznie podoba, te wszystkie takie krople wody, ta ściekająca woda po ich hełmach. To bardzo fajnie zrobili. Oczywiście tutaj potem już są już suche te hełmy, już tam nic nie skapuje, więc to szybko poszło. Ale mimo wszystko ten początkowy fragment animacji z tą wodą jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo dopracowany. No i tak, ekipa rusza rozbrajać te miny. Fennec Shand wypatruje jakiegoś zagrożenia. No i tutaj Hunter mówi Wreckerowi, że długo nam to zajmuje, więc rozdzielmy się. Idź w lewo, ja pójdę w prawo i rozbroimy tak szybciej te miny. No i my wracamy po raz kolejny na Pabu, gdzie Crosshair po raz kolejny stara się ustrzelić parę owoców, poprawiając swoją celność. Niestety mu to nie wychodzi i pudłuje w stojący owoc. Nawet AZ już go nie trzyma, więc to jest po prostu już stojący owoc, więc Crosshair tak jakby troszkę zniża poziom, bo jak AZ trzymał ten owoc, to on się jeszcze ruszał, więc Crosshair miał utrudnione zadanie. Tutaj to już stoi i dalej nie potrafi trafić, więc myślę, że ta celność, te 53%, o których AZ mówił, czy ile to tam było, myślę, że jest nadal nieadekwatne do tego, co tutaj widzimy. No i tutaj Omega stara się go pocieszyć, mówiąc, że było blisko, ale dla Crosshaira to nic nie znaczy. Trafiasz albo podłujesz. No, a i Omega nadal stara się go pocieszać, mówiąc, że i tak jesteś lepszy niż większość z nas, ale Crosshair tutaj załamuje się lekko, mówiąc, że i tak niezbyt dobry na bycie snajperem. No i Omega tutaj nadal stara się jakby przekonać Crosshaira do tego, żeby faktycznie być może zajrzał w głąb siebie, że być może faktycznie po eksperymentach na Tantis coś stało się w jego głowie, w jego psychice i musiałby nad tym popracować. No i Crosshair kategorycznie nie chce tego robić. Mówi, że nie ma szans, to nie tkwi w mojej głowie. Nie. Ja tam tego nie potrzebuję. No i mówi, że to, że AZ nie zna rozwiązania, znaczy, że
Omega mówi, że AZ nie zna rozwiązania, nie znaczy, że ci się nie polepszy, więc dobrze by było spróbować chociaż uleczyć tą głowę. No i dobra, Crosshair się pyta, no dobra, jak? No i Omega mówi, że ma pewien pomysł, musisz mi zaufać. Crosshair się pyta, nie spodoba mi się to, co? No i tutaj trafnie Omega mówi, że tak, tobie się nic nigdy nie podoba, tobie się nic nie podoba. I Crosshair taka, prawda, tu ma rację ta młoda. No i potem mamy chyba najlepszą scenę z tego odcinka, kiedy Crosshair i Omega medytują, ale do tego dojdziemy już pod sam koniec. Na razie wracamy na Willow, do naszej zgrai, gdzie została im już jedna mina do rozbrojenia, ale okazuje się, że Fennekshand znajduje coś w wodzie, znaczy wypatruje coś w wodzie i okazuje się, że mamy tutaj krokodylki, Star Warsowe krokodyle, które mają swoją własną nazwę, jak zobaczyłem. Nazywają się gryzardy. I to jest nowy gatunek w Star Wars, chociaż pewnie można go podpiąć pod wiele jakichś tam różnych innych gatunków z legend, być może. Ale na razie nazywają się one gryzardy. Na ten moment jest to nowy gatunek. Chyba, że to potem jakoś zmienią na jakiś inny. I tutaj mamy w sumie jedną scenę z trailera, kiedy Wrecker pomaga Hunterowi wgramolić się na barkę, ale jeden z tych właściwie gryzardów łapie Huntera za plecak i wciąga go pod wodę i Wrecker skacze na niego po prostu tam butami, po prostu stąpa mu robi, ten puszcza Huntera, no i tutaj Wrecker po prostu bije się z krokodylem, z aligatorem, czy jak go tam sobie nazwiemy. Ale tych aligatorów przypływa coraz więcej, więc Fennekshand zarządza, żeby jak najszybciej oni wgramolili się na tą barkę i musimy ruszać. No i ekipie w końcu udaje się ruszyć, jednakże te aligatory nie odpuszczają, dwójka z nich jeszcze ich atakuje, jeden prawie zeżarł Wreckera, ale Wrecker jakoś sobie radzi, podnosi jednego z nich i rzuca do wody. Ostatecznie udaje im się uciec. No i widać, że jeszcze troszkę czasu mija, być może jakaś, nie wiem, godzina, bo już zaczyna się robić ciemno. Jeszcze do tej ciemności dojdziemy, bo Lucasfilm to poprawił zaraz po premierze, ale jeszcze do jednej rzeczy dojdziemy. Na razie mamy scenę, gdzie Fennek się pyta, jak tropicieli, którędy, ale Hunterowi tak naprawdę nie wiem, prąd ucichł, więc totalnie nie wiem, gdzie na razie iść. No i tutaj Fennek mówi, że może się myliła co do ich umiejętności, że może jednak nie są tacy przydatni, jak myślała. A co, poradziłabyś sobie lepiej? Pyta Wrecker, a on odpowiada, że na pewno nie gorzej. To mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że Fennekshand raczej sama by nie dała radę z Sylarem tutaj na tych mokradłach, zwłaszcza, że to Hunter powiedział jej o tej minie, ona była z tyłu, więc równie dobrze mogłaby wjechać do tych min i cała ta barka poszłaby w cholerę, ona być może też, więc mam wątpliwości co do tego, czy poradziłaby sobie lepiej. No i tutaj Wrecker stara się jej wbić szpilkę, mówiąc, że nawet Omega ci się wyślizgnęła, no ale Fennek trafnie odbija piłeczkę, mówiąc, najwyraźniej wam też. No i tutaj oczywiście to jest nawiązanie do tego, do Góry Tantis, chociaż Fennek raczej nie wie o Górze Tantis, raczej ma tylko takie informacje, że Omegi nie ma z nimi, więc raczej myśli, że faktycznie Omega im nawiała, czy po prostu ktoś ją zabrał od nich. Więc tutaj no, Wrecker mówi, wygrała tą rundę. No i tutaj Fennek się pyta, co się stało z młodą. Ale tak naprawdę ani Hunter, ani Wrecker nie zamierzałem im mówić o Omedze. Nie po tym, co zaszło w pierwszym sezonie. No i tutaj Fennek mówi, że dla jasności ona nie wyślizgnęła mi się, tylko puściłam ją, gdy anulowano zlecenie. W pierwszym sezonie, tak jak mówiłem, to Nala Se wynajęła Fennekshand do tego, żeby wzięła Omegę gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, z dala od Lamasu, z dala od imperialnych, bo już wtedy Nala Se wiedziała, co znajduje się w jej krwi i jakie badania najpewniej Imperium chce przeprowadzić, więc starała się ją chronić. Ale potem Nala Se stwierdziła w rozmowie z Fennekshand, że w sumie być może z Bad Batch jest bezpieczna, że na razie zlecenie jest anulowane, więc Fennekshand już więcej nie ścigała Omegi, bo Nala Se po prostu anulowała zlecenie. O czym oczywiście Bad Batch nie wie i dopiero teraz się dowiaduje. No i właśnie kontakt, o którym Fennekshand mówi, czyli Nala Se uznała, że z wami będzie bezpieczniejsza. Ale widzę, że się kontakt mój mylił. Ale tak. A ja widzę, że pracujesz dla byle kogo, tutaj Wrecker mówi. W sumie
Fennec Shand odpowiada to, co pewnie odpowiedziałby każdy łowca nagród, czyli szara moralność. Co za różnica, czy ktoś jest zły, czy dobry, ważne, że płaci. Dla łowcy nagród najważniejsze są kredyty. Nieważne, czy wykonuje zadania dla organizacji przestępczych, czy dla senatorów, imperium, czy republiki. To jest wszystko i to samo, bo każdy płaci tymi samymi kredytami. No i Hunter mówi, że pieniądze to nie wszystko. Na co? Wydaje mi się, że to jest takie życiowa odpowiedź na takie stwierdzenie. Mówisz tak, bo ich nie masz. Ja myślę, że wielu z nas może tak się odczuwać. Pieniądze szczęścia nie dają. Co prawda mam w portfelu tylko jakieś 20 zł, ale no pieniądze szczęścia nie dają. Bo ich nie mam, to skoro ich nie mam i nie dają, a te, które mam, nie dają mi szczęścia, no to pewnie większość też mi nie da szczęścia. No, to jest takie typowo ludzkie. Dużo takich, mam wrażenie, takich ludzkich rzeczy jest przenoszone tutaj na ten odcinek. Zwłaszcza z tą głową u Crosshaira i tą niechęcią do badań psychiatrycznych, że tak to nazwę. No i Hunter podczas tej rozmowy w końcu wyłapuje jakiś ślad i ruszają do kryjówki Sylara, bo w końcu ją odnajdują. I swoją drogą, teraz ja coś widzę, kiedy to omawiam. Kiedy ja tu teraz wam to omawiam, ja coś widzę. Kiedy oglądałem ten odcinek, tutaj kurde nic nie było widać. Ja musiałem sobie jasność monitora podświetlać, żebym ja cokolwiek zobaczył, co tam się działo. To jest ten sam błąd, co kiedyś HBO popełniło na przykład z tym trzecim odcinkiem 8 sezonu Gry o Tron. Ta wielka bitwa z nieumarłymi, gdzie nic nie było widać. Potem to chyba faktycznie pojaśnili. I tutaj widzę, że tak samo. Pewnie jakieś parę godzin po premierze oni troszkę podbili jasność tych scen, że tutaj już więcej widać. Chociaż szczerze, ja bym to podbił jeszcze bardziej, ale dobra. Jasne, że to ma być, że już jest noc, że tu jest ciemno, ale troszkę z tą ciemnością przesadzili na samym początku. Teraz widzę, że już to jest poprawione w miarę, więc okej. Ale wtedy, kiedy pierwszy raz to oglądałem, ja chyba na stówę musiałem jasność swojego monitora podbić, żeby cokolwiek widzieć. Tak tam ciemno było. Więc dobrze, że chociaż to poprawili. No i Fennec Shand wysyła ich do kryjówki Sylara, mówiąc im, że pamiętajcie, że ma być żywy, a ona zostaje tutaj, żeby pilnować barki, żeby nikt tutaj nie uciekł. Więc po prostu ubezpiecza tyły. No i tak jak mówię, że większość tutaj scen będę pomijać. Bad Batch wbija się właśnie do tej chatki na bagnach od Sylara. No i tutaj Sylar, który najpierw znajduje się na dachu swojej chatki, których wyczuł pewnie, czy zauważył z daleka, atakuje drużynę. Najpierw atakuje Huntera, ten stara się wiązkami ogłuszającymi jakoś trafić jaszczurkę, jak mieliśmy go nazywać? Rośnięta modliszka, czy jakoś tak? Stara się go ogłuszyć, jednakże nie daje rady. O, tu go widzimy w pełnej krasie teraz. Mówię, jak to było, po raz pierwszy to oglądałem, tu była ciemnica. Jako w ogóle nie widziałem. Jedyne co widziałem, to te jego oczy takie zielone bardziej. A cały jego zarys postaci to nie było nic kompletnie widać. Dobrze, że to poprawili chociaż trochę. Pietras, witam i Mark Stark, witam ponownie. Hello there. Ta scena, jak Wrecker walczy z tymi krokodylami, była super. Znaczy, to takie typowo... W starych filmach takie były, często takie mięśniacy walczyli z tymi krokodylami, zamykali im paszczę. Myślę, że to mniej więcej do tego było nawiązanie, bo całe, tak jakby cała ta podróż tą barką przez te bagna mi strasznie przywoływało na myśl czas apokalipsy, bo też mamy tutaj nawiązania do tej psychiki bohaterów, bo tu Crosshair walczy ze swoją psychiką, tam właśnie w czasie apokalipsy to główny motyw jakby był walki z samym sobą, walki właśnie ze swoją psychiką, więc mniej więcej tu jest tak, wydaje mi się, że to dużo też nawiązuje właśnie do tego filmu. Więc tam chyba nie pamiętam, żeby były walki z krokodylami, bo już kurde, kiedy ja oglądałem ten film. Ale tak, zawsze mi się kojarzyło, że z krokodylami walczyli ci mięśniacy, po prostu zamykali im paszczę samymi bicepsami. To jest, zawsze stare filmy to tak właśnie pokazywały. No i modliszka atakuje tutaj Huntera, stara się go zabić najprawdopodobniej. Wrecker przychodzi na pomoc, jednakże Yamri wykazuje się wielką atletyką, wielką akrobatyką. I tutaj żaden z dwójki, ani Hunter, ani Wrecker nie są w stanie go ogłuszyć, czy w ogóle złapać. I tutaj Wrecker informuje Fennec, że cel zszedł pod ziemię. Więc tutaj Fennec opracowywuje własny plan. Odchodzi od swojej barki, wcześniej przecinając kabel zasilający do silnika. Więc kiedy właśnie Sylar przybywa na barkę, okazuje się, że silnik nie chce działać, bo kabel został odcięty.
I Fennec Shand właśnie wychyla się, mówiąc, że myślałeś, że dam ci znów uciec. I to jest typowe, to jest po prostu typowe. Zamiast kiedy Sylar zniża się, żeby zobaczyć ten kabel, czy Fennec Shand nie mogła do niego wtedy strzelić tym ogłuszaczem już? Nie, po prostu Fennec Shand musiała powiedzieć swoje zdanie, ty słuchaj, już mi nie uciekniesz. I po prostu ten Yamri, czy kimkolwiek on jest, po prostu już wie, że ona tam jest, może odskoczyć, tak jak to właśnie zrobił. Zamiast kurde gadać, strzelaj po prostu. Czasami te filmy, seriale za dużo takich właśnie logicznych głupotek dają. Nikt z nas raczej, kiedy polujemy na kogoś i mamy, nie wiem, wiązki ogłuszające, nie powiedziałby, haha, mam cię. Tylko po prostu byśmy strzelili raczej, żeby go ogłuszyć. Ale no, to jest typowe. To jest, nie mówię tylko o Star Warsach, ale w wielu innych produkcjach też się takie rzeczy dzieją. Po co strzelać od razu? Należy się wychylić i powiedzieć swoje zdanie. To jest po prostu kodeks tworzenia takich scen po prostu. To jest taki sztampowe takie, jak się to nazywało? Layout. Templetka, o. Templetka po prostu taka typowa, że musisz coś powiedzieć, zanim strzelisz. I no. Nadal jest ciemnica. Tak, nadal jest ciemnica, ale nie była taka ciemnica, jak było w tym... na samym początku, zaraz po premierze. Tam nic nie było widać. Tam to było po prostu ciemny ekran, ciemny prostokąt na moim monitorze i tyle. Tutaj już faktycznie coś widzę. Można sobie jeszcze podbić monitor, ja wam oczywiście kolorowo tego nie podbiję. Znaczy mógłbym coś w OBS-ie posprawdzać, ale nie ma raczej sensu. No i tutaj Yamri faktycznie ucieka, tak jak mówiłem, no. Jednakże... po czasie udaje się Wreckerowi go powalić na ziemię. Yamri jeszcze tutaj, znaczy dobra, nie będę go nazywał Yamri, skoro to nie jest Yamri według Star Warsów. Sylar tutaj stara się odepchnąć jeszcze Wreckera. Udaje mu się to, lecz za skały wychyla Hunter, który nawala wiązkami ogłuszającymi i okazuje się, że żeby powalić tego całego Sylara, potrzeba było aż 4 wiązek. Więc trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę potężny osobnik, jeżeli aż 4 wiązki były potrzebne, żeby go ogłuszyć. Zawsze gdzieś tam widzieliśmy chyba po 3. Tam na CX-y, czy chyba Scorch też 3 przyjął. Ale 4, no to 4 to już jest, no, wytrzymały skurczybyk. Ale ostatecznie się udaje. Sylar zostanie złapany. No i tutaj Wrecker mówi, że miałeś rację, to robota dla zespołu. No i udało się. A my przechodzimy do ostatniej sceny, niestety ostatniej sceny z Crosshairem i z Omegą, gdzie tym pomysłem Omegi okazała się medytacja. Co jak ja to zobaczyłem, to myślę sobie, zrobiłem facepalma, ale takiego facepalma pozytywnego. Po prostu widzieć Crosshaira siedzącego krzyżem i po prostu medytującego, no to jest coś, czego się nie spodziewałem zobaczyć nigdy z tą postacią. Po prostu, no rewelacja. No i tutaj Crosshair się pyta, co my w ogóle robimy? Po co to jest wszystko? No i tutaj Omega mówi, że medytujemy, to cię uleczy nie tylko rękę, ale i umysł. Czyli nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. No tutaj Crosshair ma raczej wątpliwości, tutaj widzimy tę trzęsącą się rękę. I chyba najpiękniejsza scena z tego odcinka, być może jedna z najpiękniejszych scen w ogóle, jeżeli mówimy o relacjach Omegi z kimkolwiek. Czyli Omega... która kładzie swoją rękę, odwraca właśnie rękę Crosshaira dłonią do góry, żeby być może symbolizować, powiedzmy, otwarcie się na te leczenie, że zaciśnięta pięść to było takie zamknięcie się w sobie, a otwarta ręka to już jest takie jakby otwarcie się na możliwości leczenia, ale złapię tutaj ten kadr. O, no mniej więcej taki, że tutaj Omega otwiera jego rękę, jeszcze przez chwilę trzyma tą rękę tak, jakby go trzymała za ręce, no po prostu... pięknie, słodko to wygląda i akurat tym postacią uznaję to za pozytyw, że to słodko wygląda, bo to jest naprawdę rewelacja. Relacje Omegi z Tekem były cudowne i zabolała mnie śmierć Teka właśnie z powodu tego. Teraz mamy takie relacje z Crosshairem i to wydaje mi się zaraz będą jeszcze lepsze. Jeżeli ktoś z tej dwójki zginie, to też będzie boleć. I mam wrażenie, że to jest właśnie dlaczego twórcy to robią. Żeby potem śmierć któregoś z tych bohaterów jeszcze bardziej zabolała. I po prostu nienawidzę ich za to, jeżeli to się okaże prawdą. Ale to jest dobry zabieg, to jest bardzo dobry zabieg. Ale naprawdę rewelacyjne są te sceny Omegi z Crosshairem. No i tutaj Omega mówi, popraw posturę, oddychaj głęboko, wdech, wydech. No i tutaj Crosshair się pyta, gdzie się w ogóle tego nauczyłaś? No i Omega odpowiada, że od mojego przyjaciela Gandiego. Nie przypominam sobie,
żeby oni medytowali w ten sposób. Jedyne, co sobie przypominam, to, że klęczeli przed drzewem i tam klęczeli jakieś pół godziny i dotykali tego drzewa. Czyli w sposób, w jaki łuki, powiedzmy, medytują. Więc jedynie to. Ale być może gdzieś tam pomiędzy, faktycznie, pomiędzy wydarzeniami Gandhi jeszcze pokazał sztuki medytacyjne Jedi. I teraz właśnie Omega przekazuje to Crosshairowi. No i tutaj Crosshair... O, byłaś na Kashyyyku. Tak, wiele cię ominęło. No i tutaj Crosshair opowiada zdanie, które mnie zabolało osobiście. Mówi, że tak, prawda. Bardzo dużo mi ominęło. I tak... Ja żałuję, że faktycznie Crosshair podjął decyzję, jaką podjął w tym pierwszym sezonie i nie był od początku z Bad Batch. Ale wyszło mu to na dobre, ale jednak faktycznie to troszkę zabolało, że ich... Że jego nie było przy jego bracie przez ten cały czas. I teraz tego żałuję, to widać, że on tego żałuje. Że jego tam nie było przy Omedze, przy Hunterze, Teku, Echo i Wreckerze. Być może gdyby był, to Tek by nie zginął. Myślę, że do niego to wszystko dociera, że podjął bardzo złą decyzję i teraz tego żałuje. No i ostatecznie Crosshair tam jeszcze chwilę patrzy na Omegę. Stwierdza, co mi tam. Zamyka oczy, zaczął oddychać, bo tutaj słyszymy też jeszcze jego oddech, jak wciąga powietrze. No i patrzą gdzieś tam na horyzont. To ja sobie mogę... Wiecie co, ja sobie to chyba potem zrobię sobie screena i na tapetę ustawię, bo to jest rewelacyjny obraz na tapetę. No, rewelacja. Ale mówię, cała ta scena to jest po prostu ukradzione show już dla mnie. Po prostu ta dwójka kradnie show, ta scena to tylko potwierdza. Jeszcze tam zgrajka śpiąca obok. Wszystko tutaj rewelacyjnie wygląda. No i Bad Batch, mam jeszcze sen z Bad Batch, gdzie wracają właśnie na stację nad planetą Surya. No i tutaj Pendek mówi, że dzięki za pomoc. Na razie, ale tutaj Hunter ją powstrzymuje. Chwila, mieliśmy umowę. Miałeś nam pomóc zdobyć informacje, znaczy przekazać nam informacje o midichlorianach. No i tutaj Pendek Shand, zamierzam się wywiązać z umowy, ale nie mówiłam, że je mam, ale ja zdobędę. No więc tutaj Pendek Shand, no w sumie faktycznie chyba tak mówiła. Że po tym, jak skontaktuje się, jak dostarczy Sylara klientowi, skontaktuje się ze swoimi tam jakimiś dawnymi współpracownikami czy kolegami i postara się dowiedzieć rzeczy o tych midichlorianach. Tutaj Hunter ma pretensje, że w sumie zagrała im na nosie, bo nie tak się umawiali. Ale no, Fennec słusznie mówi, że możecie ze mną walczyć albo mi zaufać, no. Tak czy siak potrzebujecie tych informacji, więc no w sumie jedyną rzeczą, którą możecie zrobić, to chyba mi zaufać. No i Hunter, no dobra, odpuszcza, no niech sobie leci. I Fennec Shand odlatuje ze stacji, kontaktując się z kimś. Kontaktując się, nie widzimy dokładnie kogo. Widzimy tylko tą poświatę hologramu, która jest tak charakterystyczna w Star Warsach. No i tutaj Fennec mówi, że wracam z roboty z klonami. Wypytywali mnie o nagrodę za cele midichlorianowe. I tutaj słyszymy jakiś głos jej odpowiada. Wydaje mi się, ale to już myślę moja nadinterpretacja czasami, ale wydaje mi się, że to jest nadal modulowany głos, ale żeński głos. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że mimo wszystko jest modulowany, więc nic tutaj nie rozumiemy. Ale wydaje mi się, że żeński. Tutaj Jedajka też napisał na Facebooku, że tutaj przegrywa motyw Ventress z Clone Warsów. Więc wydaje mi się, że tutaj wszystko zmierza ku temu, że osoba, z którą Fennec Shand rozmawia, to jest właśnie Asajj Ventress, która no jest chyba najlogiczniejszym wyborem, jeżeli mówimy o łowcach nagród, którzy mogliby polować na osoby z midichlorianami, bo ona wie o tym najwięcej. Przypominam, że Asajj Ventress się szkoliła na Jedi, więc pewnie jej mistrz przekazał jej odpowiednią wiedzę odnośnie midichlorianów. Więc najprawdopodobniej będzie to ona. No i Fennec mówi, że z łatwością ich wyśledzisz. Mam podejrzenia, że mówiąc, że z łatwością ich wyśledzisz, prześlę ci to, co mam. Mam wrażenie, że jak ona mówi, z łatwością ich wyśledzisz. Równie dobrze Imperium mogłoby ich łatwo wyśledzić, więc skoro Fennec mówi, że spoko, wyśledzisz ich, mam wrażenie, że tutaj Fennec Shand przyczepiła jakiś, nie wiem, lokalizator albo do ich statku, być może w jakimś momencie gdzieś tam się chwilę, dobra, dajcie mi chwilę, spotkajmy się w hangarze tym i tym, ja tam dojdę. No i podczepiła coś pod właśnie Barudera, albo, nie wiem, Hunterowi, Wreckerowi coś za kołnierz rzuciła. Być może, bo nie wiem, w jaki sposób inni by mieli wytropić Bad Batch, chyba że Bad Batch będzie jakoś super otwarte z tym poszukiwaniem osoby znawcy od midichlorianów. Ale tak, właśnie tą rozmową się kończy cały odcinek. I jeżeli to jest Ventress,
bo tu już była mowa o tym na początku streama. Jeżeli to jest Ventress, czemu oni ją pokazali w zwiastunie? Bo teraz, jeżeli to faktycznie będzie Ventress, to to nie jest żadne zaskoczenie. Widzę tutaj po ankiecie, 69% jest na Ventress. Więc myślę, że większość z nas nie będzie zdziwiona, jeżeli to faktycznie będzie ona, bo już ją widzieliśmy w zwiastunie. Gdyby ona nie była w zwiastunie, no to wtedy mielibyśmy wielkie zdziwko. Ale z drugiej strony, chyba rozumiem, dlaczego zostało to tak rozwiązane. Bo Dave Filoni kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, że jeżeli on robi jakiś retcon, to tylko dlatego, że bardziej on pasuje do opowiadanej historii, ale z drugiej strony te wydarzenia z tych książek czy tam komiksów, które on retconował, nadal mogą mieć miejsce, tylko po prostu są opowiadane inaczej. I tutaj najprawdopodobniej być może Filoni ani ta ekipa, która tworzyła Bad Batch, nie chciała mieć jakiegoś backlashu, jakiegoś odzewu ze strony fanów, że to jest wszystko retcon. Dlatego postanowili już ukrócić to wszystko u źródła i wsadzić Ventress do zwiastunu, jednocześnie na stronie głównej informując w tych wywiadach z twórcami, z tymi producentami Bad Batch i w jej biografii w databanku na głównej stronie, że to nie jest retcon, że wszystko co się działo w Mrocznym Uczniu już zostaje, to nie jest retcon, wszystko tam szanujemy, to się wydarzyło. Jej historia po prostu się nie zakończyła pod koniec tej książki. Ona dalej tam trwa, ta historia. Więc oni to zrobili najprawdopodobniej, żeby mieć wygodę taką, żeby w trakcie wypuszczania tych odcinków nie tłumaczyć, że to nie jest retcon, tylko zrobili to już przed serialem. Więc to jest takie, powiedzmy, że no, wygodny czas na to, żeby faktycznie to wytłumaczyć, żeby mieć już umyte ręce od tego. Ale z drugiej strony zabrało, jeżeli to jest Ventress, zabrało to tego magicznego zaskoczenia, które byśmy mieli. Oczywiście potem też byśmy mieli, chwila, zretkonowali książkę, chwila, no przecież to tak nie powinno być. Ale być może właśnie dlatego to zrobili, żebyśmy właśnie już teraz o tym nie gadali. Kiedy Ventress się pojawi, już nie będziemy raczej gadali o tym, że no przecież to psuje tą książkę, przecież to jest retcon, bo już to wiemy od... Już to wiemy od kilku tygodni, kiedy zwiastun wyszedł. Więc mam wrażenie, że twórcy po prostu już to chcieli na samym początku wyjaśnić. Dlatego ją pokazali w zwiastunie. Tylko że no niestety musieli wybrać między zaskoczeniem i późniejszą walkę z osobami, które będą twierdziły, że to retcon, a między tym, żeby wytłumaczyć to od początku, ale już niestety, że tak powiem, odebrać nam te emocje zaskoczenia. Już to nam niestety odebrali. No chyba, że to będzie ktoś, kogo w ogóle nie myślimy, ta osoba z hologramu, że to ktoś będzie, o kim nie myślimy w ogóle, to wtedy faktycznie dostaniemy jeszcze to zaskoczenie. No, no. We'll see. Ta muzyka 100% na coś. No niestety, włączyć nie mogę. Ale wierzę na słowo. No, i tym się kończy odcinek. Odcinek... Powiem tak, ja mam inną, bo widziałem... Różne... Puścimy sobie ten obrazek. Ja mam różne... Mamy różne definicje fillerów. Bo wielu z was nazywało to fillerem, półfillerem, że tam zakrawało filler. Ja mam inną definicję filleru trochę. Dla mnie fillerem odcinek jest wtedy, kiedy on nie ma nic wspólnego z główną osią fabularną. A ten odcinek miał. Ten odcinek nadal dążył do tego, żeby się dowiedzieć, dlaczego Imperium ściga Omegę, bo to jest główne zadanie obecnie Bad Batch. Więc ta fabuła szła do przodu, tylko bardzo powoli, tak na dobrą sprawę. Więc po prostu dla mnie ta oś fabularna szła bardzo powoli do przodu. Ale to nie był dla mnie filler. To jasne, było jakieś poboczne zadanie, ale tylko dlatego, żeby właśnie się dowiedzieć coś o tym głównej misji, której mają. Piąty odcinek drugiego sezonu to był filler, bo tam się nic z główną fabułą nie działo. To była po prostu misja totalnie poboczna, nie wiadomo skąd wzięta. Tutaj tego fillera nie nazwę, bo mówię, według mojej definicji to dalej jakby rozwija nam dalej fabułę, więc fillerem to tego nie nazwę. Ale był to na pewno spokojny odcinek, wolniejszy, niezbyt jakoś super emocjonujący. Fajne były te walki z krokodylami, czy z samym tym Sailarem Sarisem. Fajna walka z tym niby Yamrim. Fajne nawiązania do Fallen Order. Znowu, będę to wytykał pewnie już wiele razy, znowu dostajemy nowe planety. To jest spoko, bo to uniwersum się rozwija, tylko te nowe planety najprawdopodobniej już nigdy się więcej nie pojawią, albo pojawią się dopiero za jakieś 10 lat. Więc równie dobrze, nie można robić 50 na 50, czyli przywoływać planet z legend, czy po prostu już użytych dawno, i 50% nowych planet? Nie, oni na razie robią praktycznie 100% nowych planet. Więc no... Niestety, mam wrażenie, że te planety Surya i Vilo, które poznaliśmy w tym odcinku, już ich raczej nie odwiedzimy przez dłuższy czas. No i ogólnie... Dla mnie
nie nazwałbym tego nudnym odcinkiem, bo nawet się go fajnie oglądało, ale na pewno nie jest na takim poziomie, jak były te wszystkie poprzednie. Ja dam temu odcinkowi po prostu 7. Ani nie mocna 7, ani nie słaba, po prostu to jest 7 dla mnie. No mimo wszystko bawiłem się fajnie. Przez pewien czas myślałem, że to jest Yamri, więc tym bardziej byłem ciekawy, czy będą dalej rozwijali tą rasę. Te sceny z Crosshairem i Omegą to jest po prostu cud, dlatego podwyższam pewnie też tą ocenę, bo ogólnie sceny z Omegą i Crosshairem były po prostu rewelacja, wisienka na torcie po prostu. Więc na pewno oni podwyższyli dla mnie przynajmniej ten ocenę tego odcinka. Zwłaszcza za ten kadr, bo ja sobie to wykorzystam do tapety, więc już za to, że mi dali nową tapetę, no to myślę, że też ocena trochę w górę poszła. Ale bawiłem się dobrze przy tym odcinku, no mówię, 7 daję. Nudniejsze trochę, ale mimo wszystko obejrzało się fajnie. Second Ventress. Znaczy, to też możliwe. Jeżeli to będzie Baris Offee, to będzie zaskoczenie fajne, więc z drugiej strony, z jednej strony wytłumaczyli, dlaczego Ventress wróciła, a z drugiej strony nadal będziemy mieli to zaskoczenie. Bo będzie to postać, o której praktycznie, że tak powiem, główna oś fandomu nie sądziła, że się pojawi, tylko taka mniejszość sądziła i ta mniejszość faktycznie by zgadła i to by było zaskoczenie fajne. Ale no, mam wrażenie, że tutaj wszystko sprowadza się do tego, że to będzie Ventress. Odcinek przyjemny i też taka fajna 7. 6 na 10. Reżyserzy to banda trollów, więc naprawdę nie byłbym zaskoczony, gdyby się bawili tym zwiastunem, by coś ukryć. Też bardzo możliwe. Dla mnie najlepsze zwiastuny są takie, bo niektórzy robią takie zwiastuny do jakichś takich niszowych produkcji, ale pokazują sceny do trailerów, które nigdy się potem nie pojawiają w samym serialu czy w filmach. Czyli po prostu są nagrane specjalnie pod trailer. I to są spoko rzeczy. Bo przynajmniej mam coś takiego, kiedy ta scena się w końcu pojawi? Ona się w ogóle nie pojawia, ale za to pojawiają się inne, nie? Więc w sumie można zrobić te trailery tak, żeby niczego nie zdradzać, nagrać niektóre, no do animacji może nie ma co tam robić już dodatkowych scen. Ale to jest spoko zabieg, żeby robić jakieś sceny specjalnie pod trailer tylko i wyłącznie. Żeby troszkę zmylić właśnie widza. Bo to zmylenie widza podczas oglądania trailera też jest ważne, bo potem widzicie, co się dzieje na YouTubach, nie? Jest mnóstwo analiz, jest mnóstwo... mnóstwo jakiegoś tam wchodzenia insiderów do środka, że to się wydarzy, jakieś leaky fabularne, bo ta scena potwierdza te leaky i tak dalej. I to się dzieje tak, że odziera ten cały serial z magii już potem z zaskoczenia. Więc robienie jakichś tam dodatkowych scen właśnie pod trailery przyjąłbym z otwartą ręką w Star Warsach. Znaczy z otwartymi ramionami. Aż mi noga ścierpła, bo ja siedziałem na nodze przez chyba ostatnie pół godziny. Spokojnie. Pop filter. Musiałem inaczej sobie pop filter ustawić, mam go teraz inaczej ustawionego. Ale chyba wygodniej, tylko muszę uważać, żeby sobie szafy nie zamknąć, bo mam go przymocowany do szafy, która się wysuwa z mojego biurka. Baris ma sens najbardziej z postacią Ahsoki. Znaczy, ja mam nadzieję tutaj Ahsoki nie uświadczyć. Już dziękuję jej na razie. Już jej tyle było, że na razie nie mam ochoty jej oglądać. Ale Baris jak najbardziej, no nie obraziłbym się, gdyby się tu faktycznie pojawiło. Mam wątpliwości co do tego, czy się pojawi, ale bym się nie obraził. A w kanonie było to, że ona jest force killerem? Bo w sumie nie wiem. No w legendach, tak, jak najbardziej. Ale nie pamiętam, czy oni przenieśli te... jej zdolności lecznicze i po prostu jej pracy jako healera do kanonu. Baris potrzebuje czasu bez Ahsoki, bo ona stała cały czas w jej cieniu. No, z jednej strony tak, no przydałoby się, gdyby Baris dostała trochę swoich 5 minut, tylko myślę, że to bardziej na Tales of the Jedi niż na Bad Batch. Ahsoka ma depresję, więc się nie pojawi. No w tym momencie jest na radzie, no. W tym momencie ukrywa się na radzie, więc ciężko by ją było tutaj sprowadzić. No mniej więcej wydarzenia z książki Ahsoka dzieją się w tym samym czasie, co teraz Bad Batch się dzieje, więc... Więc raczej nie ma szans, żeby ją tu jakkolwiek sprowadzać, chyba że przez hologram już w momencie, kiedy Ahsoka godzi się współpracować z Organą.
z Bailem Organem. I przyjmuje właśnie ten przydomek Fulcrum. Fulcrum. Ciekawe, że Baris Bader miałby fioła na punkcie zabicia jej pozdrow dla Akumaty. No. Znaczy, my cały czas mówimy o tym, że Anakin i Vader to ta sama osoba, a niektórzy mówią, że to są dwie zupełnie inne osoby. Jeżeli Vader faktycznie potrafiłby się w pełni odciąć od swojego dawnego ja, no to raczej tam Baris mógłby zabić po prostu dlatego, że chciałby ją zabić, a nie dlatego, co się wydarzyło z Asoką. Więc... No to by musieli zrobić przeskok czasowy. No, wszystko możliwe, to jeszcze może być jakiś przeskok czasowy, no. A w kanonie było tylko, że po pierwszej bitwie o Geonosis pomagała rannym do tego stopnia, że miała kłopoty ze snem. To w jakiejś książce, czy w jakiejś historii? No, ale... Ale no mówię, jestem jak najbardziej otwarty do tego, żeby tu Baris Offee się pojawiła. Nie mówię nie. Chociaż mówię, wszystko bardziej mi to wskazuje na Ventress. To no raczej już nas odarło z zaskoczenia z powodu zwiastuna. Ale mimo wszystko zobaczyć Ventress znowu na ekranie i być może dowiedzieć się, w jaki sposób ona wróciła. Bo myślę, że jeżeli przywracają ją w taki sposób, to nie ma przebacz. Musieliby to w jakiś chociaż minimalnym stopniu tutaj wyjaśnić. Nie mówię, że tu cała epopeja ma być. Nagle cała rozprawka Asajj Ventress na temat tego, w jaki sposób ona przeżyła. Tylko chociaż zasugerować sposób, w jaki ona przetrwała wydarzenia z Christosis. Bo to jest must. Bo na razie to, że twórcy powiedzą sobie, że szanują wydarzenia zbrocznego ucznia i po prostu przeżyła, no to jest tak jak somehow Palpatine Return, no somehow Ventress Return, tu się historia powtórzy. Oni to naprawdę muszą tutaj w tym serialu wyjaśnić. Żeby nie było tego znowu, że inne media będą to naprawiały potem. No chyba, że faktycznie chcą to zrobić jeszcze w Tales of the Jedi. Więc jeszcze Tales of the Jedi wybaczę, bo to będzie jakieś, nie wiem, pół roku po Bad Batch, więc to jeszcze nie jest jakiś taki... Długi okres czasu, ale mimo wszystko jakiś hint tego, w jaki sposób ona to przetrwała, czy to jest na pewno ona, czy właśnie nie jakiś klon, czy coś innego, czy postać z innego czasu, bo ze świata pomiędzy światami przeszła, coś taka możliwość. Pamiętajmy, kto to nadzoruje, więc to wszystko musi zostać przynajmniej w jakiś stopniu tutaj wyjaśnione, choćby w tym minimalnym, ale musi zostać to wyjaśnione, bo potem znowu się zacznie burza. Dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego somehow Ventress returned? Kto według ciebie jest tym łowcą, który pracuje dla Imperium? Znaczy, Fennec mówiła, że to jest top, to jest topka, nie? Że to jakiś topowy łowca, znaczy nie, to Fijonoa mówiła, że to jakiś topowy łowca. Poluje właśnie te osoby z midichlorianami. Boba Fett nie wiem, czy jeszcze byłby jako, ile, 14-latek chyba? Czy byłby uznawany za topowego łowcę nagród jeszcze? No Fennec nie jest na pewno, ona już sama powiedziała, że się w to nie bawiła. Bosk raczej nie jest taką postacią, żeby faktycznie uznawać ją za topkę. No wydaje mi się, że jedyną osobą, która na te czasy tutaj pasuje, to no, są dwie. To jest Cad Bane, Dirge, tylko że Dirge'a raczej w animacji nie pokażę, on tam jest w komiksach i tam go raczej zostawią. Zostaje mi Cad Bane, no i Asajj Ventress. Jeżeli Asajj Ventress faktycznie otwarcie jakby pracuje jako łowca nagród. Jeżeli ona faktycznie pokazała się światu, że znowu żyje. No tam raczej mało kto osób wiedziało, że ona zginęła na tym Christosis w końcu. Równie dobrze mogli uznać, że a, gdzieś tam zniknęła i wróciła, nie? Jakiś tam urlop roczny, czy tam coś zrobiła. Więc... no. Więc raczej obstawiam Cad Bane albo Ventress. Że Ventress mimo wszystko dalej współpracuje z Imperium i tam pomaga im to łapać, bo tak jak tutaj Fennec Shand powiedziała, dobrzy czy źli, to dla łowców nie ma znaczenia. To dla łowców nie ma znaczenia. Tutaj się liczy kasa. Więc Ventress myślę też by nie patrzyła w tych kategoriach, że współpracuje z tymi złymi. Raczej po prostu współpracowała, bo kasę z tego miała. Chyba, że ona faktycznie zostanie podciągnięta pod tą ukrytą ścieżkę. Z Quinlanem, Wolfem i tam resztą. To wtedy już raczej z Imperium by na pewno nie współpracowała.
Chyba, że faktycznie współpracuje z Imperium dla złapaniu tych osób z midichlorianami, tylko po to, żeby ich właśnie szmuglować przez tą ścieżkę, a Imperium wysyła jakieś tam innych, powiedzmy, inne cele, po prostu jakiś tam przestępców czy coś macie, on ma dużo midichlorianów, a tych prawdziwych to naszmugluje w tej ukrytej ścieżce. Więc no. Kiedy Boba Fett się urodził? W 22 roku miał 10 lat. Od tego czasu minęły 4, no to ma 14 lat teraz, no. Więc no raczej Boba Fett, na pewno już by miał swoją zbroję, bo te Clone Wars Legacy i te kadry z niewykorzystanego arku Łowcach Nagród pokazywał, że on już miał swoją zbroję Mandalorianina, więc na pewno już w tym okresie Boba Fett pracuje jako ten ikoniczny Boba Fett w tej zbroi całej. Tylko raczej by się jeszcze nie pojawił. To już jest raczej wątpliwe. Za młody jeszcze chyba na bycie nazywanym topowym łowcą nagród. Omega 1. No myślę, że teraz samo co Boba Fett. No oni się w tym samym czasie urodzili. To jest Alfa i Omega w końcu. Czyli początek i koniec. Zwłaszcza po zwiastunie Acolyte, jakby powrót Ventress się nie spodobał, to byłoby słabo. No mówię, no muszą... Ventress muszą dużo wyjaśnić w tym serialu też. Znaczy, Ventress ma dużo planów, więc myślę, że jej powrót mimo wszystko został odebrany w porządku. Bo też przypomnijmy sobie, że nie wszyscy czytają książki, więc też wiele osób mogło nie wiedzieć o jej losie po wojnach, znaczy w trakcie, tam końcówce wojen klonów. W sumie przyjęli ją z otwartymi rękami, bo myśleli, że ona gdzieś tam sobie po prostu zniknęła. Więc no. Znaczy nie ma daty, ale wydaje mi się, że Omega jest w tym samym czasie co Boba Fett. Sugerują mi te ich nazwy, bo Boba Fett nie wiem czy w kanonie, ale w legendach był nazywany Alfą. A jeżeli Omega to jest Omega, a Alfa to jest początek, Omega to jest koniec, no to raczej wydaje mi się, że w tym samym czasie się urodzili. Ja obstawiam, że ma tyle samo. No, zobaczymy, może kiedyś to potwierdzą, kiedy się urodziły. We'll see. Poza tym mówi, że jest starszy od Bad Batch, a Bad Batch też byli jednymi z pierwszych, którzy powstali. Więc domyślam się, że Omega też była jednym z pierwszych klonów, które w ogóle powstały. Tylko, że ona jest oczywiście niemodyfikowana, ona nie ma przyspieszonego starzenia. Ale wydaje mi się, że też się urodziła tam powiedzmy 32, góra 31 przed bitwą o Yavin. Więc ma te 14-13 lat. Roczny uczeń to jest topowa historia mimo wszystko i nawet jak ludzie nie czytali, to wielu wie, co się tam stało. Znaczy, mogą wiedzieć, mogą nie wiedzieć, bo mówię, nie każdego też tak interesuje. Ktoś mógł oglądać tylko Wojny Klonów i powiedzmy polubić te wszystkie postacie, a już niekoniecznie tam czytać wszystkie książki, czy się interesować tym. Teraz dopiero widzi właśnie, że w Bad Batch ona wraca i dla niego to jest po prostu powrót. A nie, że ona wróciła z martwych, to jest po prostu powrót. Bo jest mnóstwo takich osób, które po prostu sobie oglądają Clone Wars i tyle, nie interesują się bardziej tym światem. Ta muzyka, która teraz leci w tle i ten obraz. To jest dobre kombo. Po ataku na Kamino powstaje? A. No to okej. Okay. To zwracam honor, ale dalej uważam, że Omega jest no z tych pierwszego szczepu klonów. I to z Grejka, tak. O, teraz dobre kombo weszło z muzyką i z tym. Teraz bardzo dobre kombo weszło.
Ona też medytuje. Tak, w swój sposób. Jeszcze brakuje tego efektu płatków kwiatów. Tak. Dobra. Mieliśmy sobie jeszcze pogadać o przyszłych odcinkach. Pamiętacie, co ja mówiłem tydzień temu odnośnie tego, że to mogą być filery? Te dwa najbliższe odcinki? Mówię, według mojej definicji ten Bad Territory nie było filerem. Ale jasne, już tam możecie sobie mieć własne tego definicję i tak to uznawać. Ale myślę, że Harbinger będzie podobnie do Bad Territory, że to też będzie taka spokojniejsza historia, powolniejsza. I dopiero akcja wybuchnie na nowo w tym podwójnym odcinku. Identity Crisis i Point of No Return. Zwłaszcza ten odcinek Point of No Return, czyli punkt bez powrotu. To już będzie raczej sugerowało, że no tu już się będzie działo, że tu już zmierzamy do samego końca, bo to już jest moment, w którym już się nie cofamy, nie robimy pobocznych misji, tu już przemy do przodu całkowicie. Więc obstawiałbym jeszcze, że właśnie ten The Harbinger może być jeszcze powolniejszym odcinkiem, ale już od 10 to już ruszamy do 15, to już jest full fabuła, full się będzie działo. No będzie dużo rzeczy, więc jeszcze być może ten przyszłośrodowy odcinek zwiastun będzie jeszcze taki powolniejszy. Harbinger, zwiastun, czyli zapowiedź też inaczej jakieś tam, no więc... Więc bardzo możliwe, że tu ten odcinek już nas będzie wprowadzał do tego finałowego aktu. Już finałowego mówię o całym serialu. Że to będzie zwiastun zmian, zwiastun przyszłych wydarzeń, zwiastun tej walki między klonami a szturmowcami. Coś w tym stylu. Po ataku na Kamina, jak Domino składnie trenowali, to nie mówiono coś, że oni są gorsi od Bad Batch? Tylko, że Domino trenowało... Rekruci to chyba pierwszy odcinek chronologicznie. Czyli ten Domino skład to chyba pierwszy odcinek chronologicznie. To, że on się pojawia w trzecim sezonie, nie oznacza, że on dopiero się dzieje właśnie po tych wszystkich wydarzeniach. To się chyba dzieje jako pierwszy odcinek. Czekajcie, ta chronologia Clone Wars. Clone Wars Chronology. No, nawet nie wiedziałem, że główna strona Star Wars zrobiła chronologię Clone Warsów. Cat and Mouse z drugiego sezonu jest pierwszy, potem Hidden Enemy, potem jest film i potem właśnie Clone Cadets. No, więc Clone Cadets jest jakby trzecim odcinkiem chronologicznie w serialu całym. Więc to się dzieje tam w 22. No. Znaczy powiem wam tak, odnośnie tych odcinków. Myślę, że po 10-11 odcinku to już będziemy cisnęli do końca i to już myślę, że będzie oczekiwanie na każdy kolejny z tych odcinków. Na Juggernauta, na wyłom, na szybki atak i na kawaleria przybyła, no to już będzie oczekiwanie po prostu na każdy odcinek. O, dajcie mi już ten odcinek, bo czuję, że po tym odcinku Point of No Return, punkt bez powrotu, już się będzie działo. Ten Point of No Return też mi coś mówi, że może się coś wielkiego wydarzyć, coś ważnego dla fabuły, że ktoś może zginąć. Ja czuję, że już od tego odcinka trup się zacznie ścielić gęsto. No to już się zacznie. Dzisiaj... Powiem tak, ja już nie puszczam muzyki z tego, z YouTube'a ani nic. Bo to pamiętam, jak miałem... zastępczy router, no to nie za bardzo to działało takie długie, ten, więc ja to już puszczam sobie ściągnięte na kompa. Więc tym zamawianiem już teraz gorzej. A już i tak zaraz będę streama kończyć, więc kiedyś, jak mi się internet ogarnie i wrócę do puszczania muzyki po prostu z YouTube'a, a nie z własnego odtwarzacza, to wtedy. Echo. No Echo był w Domino, nie? Kto tam był? Echo, Heavy, Vibes. Kto tam jeszcze był? Ta dwójka, która zginęła też. Już nie pamiętam ich nazw wszystkich. Imion znaczy się. Domino Squad, kto tam był? Domino Squad Star Wars. No odpal. Kogo my tu mamy? Cut up.
Heavy, Echo, Fives. Droid Bait. Okej. Okay. Katapa może jeszcze gdzieś tam kojarzyłem, ale Droid Baita to w ogóle nie kojarzyłem tego chłopa. Może w podwójnym dowiemy się, kim jest ten CX. Bardzo możliwe, no. Bardzo możliwe. Znaczy, dlatego to jest podwójny odcinek, bo tu coś się wydarzy, tu coś mocnego się wydarzy. Jestem wręcz pewien. Na razie, agent. May the force be with you. Kiedy turniej klodów? Nie wiem. Zobaczymy. Na razie nie mam w ogóle czasu robić te turnieje. Dużo czasu mi to zajmowało i na razie nie mam możliwości. Ale pojawią się w końcu. A klonów? Nie wiem. Teraz turnieje na moim kanale będzie kto inny robić. W sensie kto inny będzie to przygotowywać. Żebym został odciążony. No więc... W ogóle ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tygodni. Sześć tygodni i koniec chyba najlepszego sezonu Bad Batch. Być może jednego z najlepszych sezonów animowanych, jeżeli mówimy o Star Warsach. Strasznie mnie wciągnął ten sezon. Bardzo mi się przyjemnie go ogląda. Jeszcze tylko sześć tygodni. W sumie szkoda, że na przykład te trzy odcinki, bo domyślam się, że 13, 14 i 15 są tak jakby jedno... trzyczęściowym finałem, że one powinny być jakby jednością, więc szkoda, że ich nie wypuścili naraz. Ale być może The Cavalry Has Arrived, być może będzie dłuższy, tak jak niektórzy z was tu sugerowali już. Ale... Zobaczymy ten podobny odcinek, potem znowu będziemy tak tylko odcinkowo szli aż do tego finału. To się będzie dłużyło, mam wrażenie. Ale no... Ja już chcę koniec. Mimo wszystko nie chcę, żeby ten serial się kończył, ale z drugiej strony chcę już zobaczyć koniec. 75 głosów w ankiecie. Z kim pod koniec odcinka rozmawia Fennec Shand? Cad Bane 12, Boba Fett 12, inny łowca 5, Asajj Ventress 71. A więc no... Prawilnie każdy z nas myśli, że to będzie Ventress i w sumie... Raczej zdziwka nie będziemy mieli. Choć kto wie, jeżeli twórcy nas zaskoczą pod tym względem, że faktycznie wprowadzą kogoś innego, to będzie plusik dla nich. I od razu dam też plusa temu serialowi. A kim jest Ayrton Senna? Aż sobie wygoogluję. A, F1, no, czekaj, ja się spodziewałem po tobie. No to widzisz, masz idealny dzień, żeby od razu skończyć Bad Batch i mieć rocznicę śmierci swojego idola. Tutaj też będzie dużo śmierci. Też będziemy mogli mówić o rocznicy wielu pewnie śmierci na ekranie. Ale szanuję za taką, że tak powiem, pasję, jaką masz do tego F1, że wstajesz o 4:50, żeby oglądać wyścigi o 5:00 któreś tam, więc szanuję, naprawdę szanuję. To znaczy, że to jest dobra pasja. Bo pewnie chcieli na maj dać, by powstała data 5:01 według amerykańskiego systemu. A. Dobre, to jest dobre, no więc, no. 501. No. Ej, to jest dobre. To jest bardzo dobre nawiązanie by było, gdyby faktycznie Legion 501 się pojawił. Gdyby pięść Vadera się pojawiła teraz. Właśnie z tego powodu, że robią to 1 maja. No, dobre. Podoba mi się to myślenie. Data finału nie jest przypadkowa. Dobra. To mi się podoba, no. Muszę to zapamiętać. No, jeżeli faktycznie tak będzie... Nice. Totalnie mi to nie wpadło do głowy. Wiecie, ja dużo rzeczy robię po angielsku, ale nie jestem w stanie się przestawić na ich system... mierzenia, typu właśnie w milach. Ja cały czas robię system metryczny.
Czyli system milowy mi kompletnie nie wchodzi do głowy. System ten ich amerykańskich kalendarzy, czyli robienia od tyłu tego kalendarza, jakby nie było. Najpierw rok, potem miesiąc, potem dzień. To nie jest dla mnie. Więc wszystko, co robię jakoś po angielsku, czy to na jakichś zleceniach, czy coś, to robię po swojemu. I niech się potem sami bawią z tym. Więc no. Więc mi to nie przyszło w ogóle do głowy, bo praktycznie nie patrzę tak na ten system dat amerykańskich od tyłu. Kompletnie. Gołąb, idź mi z parapetu. Totalnie nie patrzę na to tak. Więc to jest dobre, no. Nice. To jest dobre nawiązanie, muszę to zapamiętać. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Legion 501. No i kawaleria przybyła jeszcze, no. Kto wie, kto wie. No, to jest dobre, dobre, dobre. Wasze, twoje zdrowie, tutu. Bardzo mi się to podoba. Legion 1, śmierć sceny, finał Bad Batch. Dużo rzeczy, a 3 dni później dzień Star Wars. Ja jestem ciekaw, czy oni na dzień Star Wars coś nam dadzą. Bo w sumie zrobili już tą zapowiedź Star Wars Celebration w Japonii. Dali nam zwiastun The Acolyte. Bad Batch się skończy, więc jestem ciekaw, czy oni coś przygotowali dla nas na 4 maja. Przydałoby się w sumie. Myślę, oni chyba co roku coś nam dają przynajmniej. Jakieś info przynajmniej, niekoniecznie mówię o jakichś zwiastunach czy coś, ale jakieś info odnośnie czegoś nam zawsze chyba dawali. Więc mam nadzieję, że coś tam jeszcze się pojawi. Te 3 dni po premierze finału Bad Batch. Czy chce walki Asajj Ventress z Inkwizytorami? Spoko, spoko pewnie do oglądania by to było. Ale czy ja chcę w ogóle Inkwizytorów tutaj? Może nie. Nie mówię, że Tales of the Jedi, żeby to się wydarzyło, to spoko. Ale tutaj raczej nie chciałbym Inkwizytorów, oni są tu w sumie niepotrzebni. Mimo, że nadal mówimy o tych celach midichloriańskich, to nadal jakoś mi tutaj Inkwizytorzy nie pasują. Nawet mi Vader tutaj nie pasuje, ale jeżeli faktycznie ma to być Legion 501, no to już mimo wszystko Vader może się tutaj pojawić, ale raczej Inkwizytorów bym tu nie wsadzał, ale tak, no, w Tales of the Jedi pojedynek Asajj Ventress z Inkwizytorem jakimś, to czemu nie? Chociaż to musieliby to jakoś fabularnie wyjaśnić, czemu oni w ogóle chcą ze sobą walczyć. Chyba, że Inkwizytorzy uznają dalej Ventress za Jedi, bo była padawanką, więc... No Vadera bym raczej nie chciał oglądać, on to jest niepotrzebny, to już by było takie... Fanserwis mocno, to już taki fanserwis bardzo mocno, ale... Nie mówię, no już jak ma się pojawić, to niech się pojawi, ale no... On tu nie jest potrzebny, to się ma skupić na klonach. Tutaj mało użytkowników mocy ma być, a Vader to już by tam zbytnio to wszystko rozwalił. Dosłownie i w przenośni. Ale mam nadzieję, że na tych naszych szturmowców w nowych zbrojach mają asety i modele, bo widzieliśmy ich w 7 sezonie The Clone Wars. A co, chcesz jeszcze więcej malować? Jak znajdę chwilę tutu, to zrobię ten kanał o tym. O tych pracach. Muszę tylko chwilę znaleźć, żeby tam to wszystko porobić, ale tak. Stworzę specjalnie nawet dla ciebie. Chociaż tam też były te tatuaże, były te naszywki na plecach, więc tam myślę, że taki kanał można stworzyć, więc w wolnej chwili znajdę. Znaczy jak znajdę wolną chwilę, to zrobię ten kanał. Głównie dla ciebie. Żebyś tam wsadzał te swoje tych szturmowców. I w sumie mógłbym zrobić to tak, jak wprowadzę jednego bota, żeby to był kanał tylko i wyłącznie media. W sensie, że nie można tam pisać. Żeby tam były tylko właśnie te grafiki, a wszystko pisane, co niech będzie na ogólnym, czy tam na jakimś tym, ale mogę zrobić tak przez jednego bota, że można tam tylko filmy i te obrazki wsadzać. Nie będzie tam można było nic pisać. Żeby tam się to tam nie gubiło w tym gąszczu jakichś tam napisów. Więc mogę tak to potem zrobić. Jak Vader ma się pojawić, to chce walki jednostki 99 w swym prime przeciwko raszkującemu Vaderowi. Nawet raczkujący Vader jest zbyt potężny dla Bad Batch. To raczej nie byłaby długa walka, mam wrażenie.
I to nawet mówiąc o tym, że Bad Batch by podeszło do tej walki taktycznie, tak jak na przykład Tarkin podszedł podczas polowania z Vaderem, kiedy to Vader polował na Tarkina. To myślę, że Bad Batch równie strategicznie by do tego podeszło, ale raczej wątpię, żeby oni mieli taki dobry zmysł strategiczny, taki rozum jak Tarkin, żeby pokonać Vadera w sposób, jaki Tarkin go pokonał. Więc... Oczywiście jak mają być zgody, no. Kto powiedział, że oni tam zginą, no. Dobra. Mam jeszcze 9 minut, ja będę o drugiej kończyć, więc jeszcze puszczę nam ten piękny kadr. Muszę sobie zrobić zaraz na szybko z tego ten... A chwilę. Czy jak odpalę to podczas OBS-a, to się coś spieprzy, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Jestem ciekaw, czy wy widzicie, że ja coś takiego robię. Ale pewnie nie, bo na OBS-ie tego nie widać. Dobra. Zrobiłem sobie screenshota z tego. I ustawię sobie zaraz na tapetę. Znaczy do jednej z tych tapet, które mi się wyświetlają. A to musi iść na tapetę. Po prostu musi. Piękna. No. Swoją drogą. Czyli widać. Na przykład... Bo się właśnie zastanawiam, jak to działa. Czy na przykład, jak robię to... Widzicie, że robię jakieś strzałki czy coś? Bo na OBS-ie ja tego... A, na OBS-ie tego nie widzę, bo ja mam wyłączony podgląd wtedy. A to może faktycznie to widzicie. Bo ja tego na OBS-ie nie widzę, bo mi się wszystkie jakby ekrany frizują wtedy. A tak, to raczej widzicie, dobra. Logiczne myślenie mi się wyłączyło na chwilę. Jeszcze okaże się, że ten Jedi będzie miał szansę z Vaderem, jeśli dojdzie do walki. A, tak, no tak, jeszcze. Właśnie... Był ten przeciek o Bad Batch, że powróci Jedi jakiś, znany Jedi. Bo był przeciek, że powróci postać, o której dawno myśleliśmy, że nie żyje, to się spełniło, bo to będzie Ventress. Teraz jeszcze powróci jakiś Jedi. Znany Jedi. Jeżeli ma być Vader, to na pewno nie będzie to Ahsoka. Już przynajmniej to wyklucza. A kto może być znanym Jedi? Bo nie nazwałbym w kanonie Quinlana Vosa na przykład znanym Jedi. Barry Sophie... No, z powodu wydarzeń z Clone Warsów to faktycznie można by ją uznawać za znaną. Tylko, że ona już nie jest Jedi. No chyba, że te Jedi to też jest umowna kwestia w tych przeciekach. W sumie to byłoby ciekawe zobaczyć, jak Ventress lub Barriss lub jeszcze ktoś inny rozwalałem Vadera, bo jeszcze nie umie żyć w stroju. No, tam Kirak Infila już go rozpieprzył na samym początku. Myślę, że po walce z Kirakiem Infilą już Vader trochę inaczej zaczął podchodzić do przeciwników. Windu, was. Jak ja usłyszę głos Samuela L. Jacksona, czy tego aktora, który grał w Clone Warsach, tobie coś weźmie. Jeżeli Windows somehow return, no to już stracę wiarę po prostu. Słuchajcie, jeżeli Windows powróci, to będziemy mieli coś takiego, że Crosser dostanie strzała w pierś i umrze, nie wiem, Hunter tak samo, Wrecker gdzieś tam spadnie w przepaść, spoko, oni dalej żyją. Już zacznę mieć takie myślenie. Niby widać to ciało, że nie żyje, ale pewnie kiedyś jeszcze powrócą. Ja rozumiem, że jest się aktorem i rolę Mace'a Windu bardzo się Samuelowi podobała i chciałby ją jeszcze raz odtworzyć. I nie mam z tym problemu, naprawdę. Gdybyśmy mówili o na przykład wydarzeniach tuż sprzed Mrocznego Widma, czy o jego młodości, tylko że wtedy to by inny aktor już musiał być, ale na przykład wydarzenia sprzed Mrocznego Widma, gdzie by go przez CGI trochę odmłodzili, nie mam z tym naprawdę problemu. Ale nic po zemście Sithów. Bo to już jest przesada przywracania tak każdego do życia, bo ktoś chce. No. Trzeba więcej okien. No. Dobijcie go, zanim się odrodzi. No dokładnie, no mówię. Nie mam z tym problemu, jeżeli faktycznie coś by się aktorskiego miało pojawić sprzed Mrocznego Widma, czy
pomiędzy Mrocznym Widmem a Atakiem Klonów, nie mam problemu nawet z tym. Niech sobie Samuel L. Jackson wróci. Mace Windu to była spoko postać w jego wykonaniu, więc jak najbardziej. Tu bym nie miał problemu. Po zemście Sithów, no już ni cholery. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Samuel L. Jackson widział tą animację, którą Star Wars Fury tworzy. Gdzie tam Mace Windu się pojawia, jako że żyje z tym okiem jakimś przepalonym przez błyskawice i bez ręki. Mam wrażenie, że Samuel L. Jackson to widział i po prostu chce wrócić. No w końcu nie widzieliśmy dokładnie ciała Iris Sekury. Niby coś tam strzelali potem, ale potem nam ten grzyb cały zasłonił, więc kto wie, czy potem nie uciekła jeszcze. No i to jest właśnie takie myślenie teraz w Star Wars po prostu. Nie uśmiercisz tu nikogo, bo po pewnym czasie wrócą, bo fani tego chcą, bo aktorzy tego chcą. Nie uśmiercisz tu nikogo. Nie ma dowodu na to, że Ayla została podzierawiona. Dokładnie. Oni ślepakami wtedy strzelali, a Ayla tylko grała, nie? Bo w końcu mieli romans z Blajem, no to musieli jakoś zagrać to, no. Kurde. Plo Koon wróci. No. O ile ten Keldor w Acolyte to nie jest właśnie Plo Koon, to mam nadzieję, że nie wróci już po swojej śmierci. Nie chcę. Swoją drogą. Tak patrzę na telefon, nikt mi do mnie nie napisał, to jest tradycja niestety jedna załamana na tym streamie. Nikt do mnie nie napisał dzisiaj. To zaskakujące. Ki Adimundi Plo Koon, Luminara. Luminara gdzieś tam siedzi uwięziona i przywołują do niej osoby wrażliwe na moc. Chociaż już pewnie teraz już jest bliska śmierci już. O ja. Szpaliko to Ki Adimundi Plo Koon. Mace Windu to by było największy po prostu plaskacz w stronę fabuły jakiejkolwiek. Plaskacz w historię Star Wars, gdyby Mace Windu wrócił po zemście Sithów. A poza tym Mace Windu na pewno nie żyje już w czasach Rise of Skywalker, bo słyszymy jego głos. Więc już do tamtego czasu też musiał, gdyby wrócił, znowu by musiał umrzeć. Chyba, że to nie były głosy zmarłych, tylko głosy ze świata pomiędzy światami. Bo było w tych książkach od Rey, że tam się znajduje świat pomiędzy światami. Tyle, kurde, teorii, tyle zagmatwania. Memy by umarły, no. U mnie nie zaskakujące. Moje powiadomienia w telefonie to dosłownie pustynia śnieżna na chow. U mnie nie, niestety. Znaczy, niestety. No. Ale cieszę się, że dzisiaj nikt do mnie nie napisał. Jestem szczęśliwy, jeżeli ta tradycja nie będzie kontynuowana, że na każdym streamie ktoś do mnie pisze. Dobra, moi drodzy, ja będę na dzisiaj już lecieć, jest już wybija druga, muszę jeszcze parę rzeczy porobić. Z ogłoszeń parafialnych mam coś takiego, że raczej widzimy się jutro na streamie. Gdyby coś się miało zmienić, to będę pisać, ale powinniśmy się spotkać jutro na streamie krótszym, nie wiem czy do drugiej też, czy do, nie wiem, 13:30, ale na pewno krótszym. Bo też w niedzielę za dużo czasu mieć później nie będę, ale rano też o 12:00 myślę, że będę mieć na tyle, żeby pogadać chwilę o tym The Acolyte. Dzisiaj, o ile znajdę czas, wieczorem, ale myślę, że tak. Jak nie, to jutro. Dzisiaj albo jutro, ale postaram się na dzisiaj, dostaniecie nowy odcinek na Discordzie. Bo sobie już wcześniej, już kiedyś rozpisywałem ten odcinek, teraz go w końcu dokończyłem, nagrałem i zacząłem już montować, więc już mi tyle montowania zostało, że być może dzisiaj go skończę. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro go dostaniecie. Więc na Discordzie będziecie już mieli 3 odcinki, które się jeszcze na kanale nie pojawiły. Spoczko rzecz. Za shorty też się muszę wziąć, ale to w przyszłym tygodniu. Chyba tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze miałem. Ale tak, no za tydzień na pewno się widzimy na streamie z Bad Batch. Jutro się też raczej widzimy. Odcinek dostaniecie dziś albo jutro. Chyba, że naprawdę mi się już nie będzie chciało, bo będę zmęczony, to może w poniedziałek go dopiero dostaniecie, ale no. Postaram się go zrobić na ten weekend. No, a jutro no, pogadamy sobie o tym nieszczęsnym dla niektórych The Acolyte. Dobra, a ja
spadam, zostawiam was. Uwaga, uwaga, uwaga. Z zmienioną troszkę, usprawnioną grafiką odnośnie opowieści o Darcie Plagueisie. Postanowiłem ten trochę pobawić. Czas na bajeczkę o Plagueisie, o której pewnie nigdy w życiu żeście nie słyszeli. Bo kto to słyszał o takiej historii, o której od Jedi się nie dowiecie. Więc trzymajcie się, widzimy się myślę jutro. Jeżeli nic się nie zmieni. A tak to słyszymy się, nie wiem, w kolejnym odcinku i też za tydzień. Więc trzymajcie się na dzisiaj. Dzięki. Niech moc będzie z wami. Do jutra, myślę. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midichlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. He became so powerful, the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew. Then his apprentice killed him in his sleep. Ironic. He could save others from death, but not himself.